Rozdział piąty. Za cierniowym krzewem wstawał świt. Usza przyprowadziła syna do pierwszej klasy dużej miejskiej szkoły z niewielkim opóźnieniem. W nowych bucikach, pasiastej marynarce i takiej samej czapeczce Pawełek, wystraszony, z zamierającym sercem, rozglądał się na boki. Potykając się o pięty mamy, pierwszy raz wszedł na szkolny korytarz. Następnie Usza przekazała go do rąk nauczycielki i zniknęła za drzwiami. Wszystko poszło znakomicie, szczególnie po tym, jak nauczycielka przy zapoznaniu poprosiła, żeby przeczytał z elementarza to, co umie. A on wyraźnie i głośno przeczytał: Ala ma kota, a kot ma ale. Oczywiście nie obyło się bez pierwszych doświadczeń na przerwie, kiedy jakaś złośnica pociągnęła go za kędziorek włosów, a z drugiej strony ktoś szczypnął go w ucho. Ale to był jego pierwszy dzień w szkole. Wkrótce i Pawełek nie odstawał od innych w psoceniu. Nauka szła Pawełkowi dobrze. Polubił bardzo swoją nauczycielkę, ponieważ jeszcze nigdy nie spotkał się z taką czułością i miłym traktowaniem. Przy końcu semestru Pawełek już prawie był gotowy stwierdzić, że nauczycielka jest lepsza od babci. Ale tutaj przeszkodziło jedno zdarzenie. Kiedy po wiosennych roztopach ziemia trochę podeschła i pojawiły się pierwsze kwiatki, nauczycielka zabrała klasę na wycieczkę. Po drodze jeden z chłopców zachlipał i nauczycielka otworzyła torbę i dała mu pewnie bardzo smacznego cukierka, tak że ten od razu się uciszył, a Pawełek tak i został z otwartą buzią. Wtedy stwierdził, że jednak babcia to babcia i już nigdy w to nie wątpił. Latem w rodzinie Władykinych wydarzyła się tragedia. W wieku 2 lat nagle zmarł brat Pawełka. Po pogrzebie dziecka odbyło się bardzo błogosławione zgromadzenie. Ojciec i matka bardzo się smucili. Wszyscy bliscy także bardzo to przeżywali. Pawełkowi też było bardzo żal braciszka. Patrzył smutno na skrzypiącą kołyskę Iliuszy, nikomu już niepotrzebną. Na pogrzebie było bardzo dużo ludzi. Z domu na cmentarz było nie więcej niż 2 wiorsty, a szli kilka godzin. W domu odbyło się najpierw nabożeństwo, po którym wszyscy ze śpiewem ruszyli w stronę cmentarza. Na czele szedł Pawełek z wieczkiem od trumienki na głowie i zazdrośnie nie oddawał go nikomu. Co każde 400-500 kroków procesja stawała i rozlegały się śpiewy na przemian z kazaniami. Tłum się powiększał, przechodnie zdejmowali nakrycia głowy i słuchali pieśni i kazań. Dopiero po obiedzie doszli do dużego, ogrodzonego ceglanym murem cmentarza miejskiego. Jeszcze przed rewolucją prawosławni duchowni zabronili chować Mołokan i wszystkich innowierców na ogólnym terenie i był dla nich wydzielony kącik koło kapliczki. Od tamtej pory tak się przyjęło. Tam też skierowała się cała procesja. Momentalnie ta część napełniła się ludźmi z całego cmentarza, którzy słysząc piękny, głośny śpiew, podchodzili zaciekawieni. Odśpiewano wiele hymnów i wygłoszono wiele kazań, a nawet Pawełek powiedział wierszyk, jak anioł zaniósł młodą duszę do Boga. Ludzie słuchali z dużym zainteresowaniem i byli bardzo zdziwieni, że pogrzeb takiego małego chłopca przyciągnął taki tłum. Wygłoszone kazania nie pozostały bez echa. Kilku ludzi na trawie padło na kolana, wyznając swoje grzechy i prosząc Boga o zbawienie. Pogrzeb skończył się późnym popołudniem. Po zakończeniu ceremonii uwagę zebranych przyciągnęła znajdująca się obok świeża mogiła, na której w metalowym wazonie były kwiaty ze wstęgą, na której srebrzystą farbą widniał napis: Błogosławieni, którzy w Panu umierają. Męczennikowi za wiarę Bożą, Daniłowi Timoszenko, rodzina i przyjaciele. Brat, który przyszedł do społeczności z Mołokan, opowiedział historię rodziny Daniły Timoszenko. Opowiadał, że rodzina przeżyła dużo prześladowań za cara, że Daniuł wychowywał dzieci wśród wielkich trudności, często zabierano go od rodziny. W 1890 roku za głoszenie Ewangelii był zesłany przez carat do Polski. Wraz z synem brat Timoszenko wydawał w Odessie czasopismo chrześcijańskie Słowo Prawdy.
Przez ostatnie lata wraz z miejscowymi Mołokanami zajmowali się ogrodnictwem. Opowiadał, jak Michał, ukochany syn Daniła, od młodych lat poświęcił swoje życie służbie Bogu i jeszcze przed rewolucją był aresztowany i zesłany na Syberię. Potem napisał książkę Za przekonania i po rewolucji, uwolniony dekretem Lenina, wracał z niewoli i był z radością witany na wielu stacjach przez wierzących, a teraz jest w Moskwie jednym ze starszych braci w Bractwie Baptystów. Pawełek słuchał z zapartym tchem opowieści o tym męczenniku, co chwila spoglądając na wieniec i napis. Prawosławne duchowieństwo kategorycznie zabroniło chować Daniła Timoszenko na cmentarzu dla prawosławnych, dlatego był pochowany w tym pustym kącie. Od tamtej pory jego rodzina corocznie odnawiała jego mogiłę. Odwiedzał ją też nieraz jego syn, Michał Daniłowicz. U Pawełka od razu zapaliła się myśl, że dobrze by było zobaczyć tego brata, kiedy przyjedzie na mogiłę ojca. Powoli, zachowując w pamięci bohaterską wiarę, ludzie rozchodzili się do domów. Od tej pory w tym kącie chowała swoich członków społeczność baptystów z miasta N. Pogrzeb dziecka i tłumne zgromadzenie na dole u Władykinych wyczerpały cierpliwość dorosłych synów gospodyni domu. W kategoryczny sposób oznajmili Piotrowi Nikitowiczowi, że nie zgadzają się na dalsze zebrania i kazali mu się wyprowadzić. Przyczyniło się do tego jeszcze to, że ich siostra, Wiera, była bardzo piękną dziewczyną i kręciło się koło niej wielu kandydatów z wyższych sfer. Jednak ona, pomimo próśb i gróźb, nie chciała się zgodzić na nikogo, kto nie był w panu. Zgromadzenia u Piotra Nikitowicza się skończyły. Młoda, ledwo co sformowana społeczność zaczęła odczuwać ciasnotę. Nieraz zgromadzali się po domach wierzących, ale niestety nie było to wiadome dla postronnych i dlatego na zgromadzeniach byli tylko członkowie społeczności. Pewnego razu Piotr Nikitowicz, przechodząc obok dużej herbaciarni, zagadnął jej właściciela o możliwość wynajęcia lokalu dla prowadzenia nabożeństw. Zgodził się chętnie na takich warunkach, że w dni powszednie i w niedzielę do południa herbaciarnia będzie do dyspozycji wierzących, a w niedzielne popołudnie będzie służyć swojemu pierwotnemu celowi. Ogromna sala wkrótce była wypełniona słuchaczami. Nabożeństwa odbywały się z wielkim powodzeniem, ale szatan i tutaj pozazdrościł i jakby się zmówili, zaczęli na salę wdzierać się pijacy, urządzając awantury i rozpędzając słuchaczy. Przed właścicielem stanęło pytanie, czy herbaciarnię oddać całkowicie wierzącym, czy pijakom. Przeliczywszy koszty, stwierdził, że korzystniej będzie oddać pijakom i zawiadomił o tym baptystów. Piotr Nikitowicz, rozmawiając z wiernymi o wielkiej potrzebie posiadania własnego, należącego tylko do kościoła pomieszczenia, postanowił modlić się gorliwie w tej sprawie. Do wszystkich problemów doszło jeszcze to, że rodzina Własowych nagle i niespodziewanie ogłosiła, że sprzedali dom i wyjeżdżają na stałe do Moskwy. Dla Pawełka była to pierwsza dziecięca tragedia. Jego ukochana, najdroższa Nadia, do której tak się przywiązało jego dziecięce serce, porzucała go. Nie rozpaczał tak nawet po śmierci swojego braciszka, jak nad rozstaniem z Nadią. Wyjazd Własowych był bardzo pośpieszny i smutny. Pawełek, patrząc na Nadię, myślał w swoim małym, rozgoryczonym sercu, że Bóg ją ukaże za to, że dla jakiegoś narzeczonego opuszcza swoją społeczność. Takie myśli pojawiły się u niego nie bez przyczyny. Kiedyś, zasypiając na piecu, usłyszał, jak Łusza mówiła mężowi szeptem, że Wiera i Nadia są na wydaniu, a w społeczności nie ma kandydatów. A w Moskwie, kiedy się tam pojawili w gościach, od razu się znaleźli. Dlatego Własowy postanowili się przeprowadzić. Drugi rok nauki zaczął się dla Pawełka od prześladowań. W klasie dowiedzieli się, że nieustannie uczestniczy w nabożeństwach i wykorzystali każdą nadarzającą się okazję, żeby wyśmiać jego wiarę w Boga. Najwięcej Pawełek wycierpiał od jednego chłopca o nazwisku Smirnow, który bił wielu aż do krwi. Jego nazwisko zapamiętał na całe życie. Jego rodzice mieli dość kupowania mu wciąż nowych ubrań i obuwia,
i dlatego ojciec postanowił na butach zrobić mu cynowe fartuchy, którymi ten zadawał straszliwe uderzenia swoim ofiarom. Pawełek często płakał przez niego i nawet w modlitwach skarżył się Bogu. Aż pewnego razu stała się tragedia. Kiedy zimą padał pierwszy śnieg i pokrywał wszystko grubą warstwą, po całym mieście rozlegały się odgłosy młodych łyżwiarzy, którzy łapali się za wszelkiego rodzaju pojazdy, aby nabrać rozpędu i puściwszy się gruchnąć gdzieś w wielką zaspę. Do spokojnych szoferów dołączały się całe łańcuchy, a do nerwowych tylko pojedynczy amatorzy. Ale najstraszniejsze było, kiedy łapali się ostatniego wagonu jadącego przez miasto pociągu. Jeden z takich pociągów Pawełek zobaczył siedząc na sankach przed górką. Chłopaki wielką watachą przyczepili się do ostatniego wagonu, błyskając łyżwami. Złośliwcowi Smirnowowi zabrakło już miejsca i w biegu pociągu, łapiąc się za innych chłopców, przesuwał się z boku wagonu do przodu, aż znalazł się w połowie. Pociąg wyraźnie zaczął się rozpędzać. W jednym miejscu, gdzie podkłady wystawały spod śniegu, chłopcy, potykając się, przewracali się i rozrzucało ich we wszystkie strony. Smirnow chciał się utrzymać na nogach, ale potknął się o podkład i w mgnieniu oka znalazł się pod wagonem. Pawełek widział, jak przewrócił się za wagonem i poderwał się, skacząc na jednej nodze, szukając drugiej. Później schylił się, podniósł odciętą przez koło nogę i zwalił się w śnieg. Momentalnie zbiegli się ludzie i okrążyli nieszczęśnika. Leżał w kałuży krwi na boku i przyciskając odciętą nogę, cicho chlipał. Przeklęte bachory! Nie ma na was rady! Przeklinał starszy mężczyzna i bił batem po plecach jednego z łyżwiarzy otaczających swego nieszczęsnego towarzysza. Smirnow spróbował usiąść, ale zwalił się w śnieg, tracąc przytomność. Pawełek nie podchodził blisko. Zesztywniał ze strachu, patrząc to na swoje nogi, to na zbiegowisko. Zrobiło mu się tak żal Smirnowa, choć ten tak mu dokuczał, że pobiegł do domu i wlazłszy na piec, modlił się ze łzami. Panie, jak on teraz cierpi bez nogi i jak go boli. W klasie wszyscy przycichli, spoglądając ze strachem i współczuciem na puste miejsce w ławce. Całą zimę nikt nie widział Smirnowa na ulicy. Dopiero na wiosnę pokazał się z obciętą powyżej kolana nogą, kuśtykając niezdarnie koło domu. Rok 1923 okazał się bardzo urodzajny. Ludzie po latach głodu i cierpień mogli w końcu dosyta najeść się czystego chleba. Jeden za drugim zaczęły otwierać się sklepy i stragany pełne wszelkiego dobra. Na bazarze powstały całe pasaże handlowe. Nie wiadomo skąd pojawili się kupcy ze swoimi towarami. Pawełek godzinami przyglądał się wszelkim łakociom rozłożonym na straganach i w sklepach. 45 rubli, które Piotr Nikitowicz zarabiał w fabryce, zapewniały rodzinie utrzymanie, ale na łakocie już nie starczało środków. Tylko przy dużych świętach usza piekła bułeczki lub serniki albo kupowali na wypłatę syty biały chleb z rodzynkami. Cukier do herbaty był dodawany tylko po troszeńkę, a najczęściej pili ją z suszonymi burakami cukrowymi lub marchwią. W nieliczne dni Pawełkowi dostawał się obwarzanek i wtedy zastanawiał się, z której strony najlepiej go ugryźć. Przed niedzielą Katerina, która mieszkała dłuższy czas u Władykinych, albo u Usza, robiły z przesianej żytniej mąki pierogi z kapustą albo z kartoflami. Przy wielkich okazjach pierogi były faszerowane jabłkami albo wiśniami. Najbardziej szczęśliwy był Pawełek, kiedy przyjeżdżał ktoś z rodziny. Wtedy już wiedział, że trafi mu się kawałek kiełbasy przywiezionej przez gości. Jeśli chodzi o porządki domowe, to Usza w większości spraw starała się podporządkować Katerinie. Kiedy Pawełek mieszkał w Pocinkach, panowała tam szczególna dyscyplina. Do stołu zawsze siadało dużo ludzi, szczególnie w porze prac polowych. Na obiad na środku stołu stawiano duży garnek z kapuśniakiem. Łyżki były duże, drewniane. Dopóki babcia się nie pomodliła, nikt nie miał prawa dotknąć kapuśniaku.
Po modlitwie łyżki zaczynały wiosłować, ale mięsa nikt nie ważył się wyjąć, aż Katerina nie uderzyła łyżką w stół. Pawełek miał najmniejszą łyżkę i zawsze uważał, że jest najbardziej pokrzywdzony. Przed nastaniem nowego 1924 roku Piotr Nikitowicz zaczął często i mocno chorować. Lata przebyte w niewoli zaczęły się odbijać na jego zdrowiu. Postanowiono, że będzie musiał opuścić fabrykę i zająć się w domu szewskim rzemiosłem, co oczywiście odbiło się wyraźnie na ich sytuacji materialnej. Mroźnym styczniowym wieczorem Pawełek ślizgał się na jednej łyżwie, wracając do domu. Nagle zobaczył, jak z trzaskiem otwierają się drzwi klubu i wybiega z nich tłum ludzi, krzycząc na wszystkie strony: Lenin nie żyje! Lenin nie żyje! Wiadomość ta była przyjęta przez różnych ludzi w różny sposób. Różnorodnymi dźwiękami syren, fabrycznych gwizdków i sygnałów lokomotyw stworzony naród oznajmiał o tym smutnym zdarzeniu. Wielkie portrety Lenina w mieście i w szkole ozdobione były żałobną wstęgą. Przebywając w tym czasie u Władykinych z wizytą, Nikołaj Georgiejewicz Fiedosiejew opowiedział wieczorem, jak przed rewolucją Wasilij Gurjewicz Pawłow siedział z Leninem w jednej celi i dużo rozmawiał z nim o Chrystusie i jego nauce, o losie narodu rosyjskiego i modelu społeczeństwa, w wyniku czego po rewolucji bractwo uzyskało długo oczekiwaną wolność, a sam Pawłow spotykał się z Leninem na Kremlu. Nikołaj Georgiejewicz mieszkał w Moskwie i służył słowem w guberni moskiewskiej. W społeczności w N byli wraz z żoną Anną Radionowną najbardziej oczekiwanymi i drogimi gośćmi. Po wyjeździe rodziny Własowych Pawełek przywiązał się do dwóch nowo nawróconych rodzin, Pytajewych i Nestora Ipatycza, w których zaprzyjaźnił się ze swoimi rówieśnikami i często tam przebywał. Pewnego razu w gościnie u rodziny Nestora Ipatycza na Pawełka przyszło wielkie pokuszenie. Po przyjściu zastał rodzinę za stołem, odmówił dołączenia do obiadu, wziął z komody Ewangelię i zaczął ją przeglądać. Nagle między kartkami zobaczył nowiutki, dopiero co wydrukowany banknot rublowy. Pierwsze, co mu przyszło do głowy, gdy zobaczył rubla, to osąd. Jak mogą wierzący ludzie robić zakładkę z pieniędzy w świętej księdze? Przerzuciwszy kartkę, Pawełek próbował czytać, ale myśli zaczęły jedna za drugą przelatywać przez jego dziecięcą głowę. Na pewno go zostawili i zapomnieli. Pawełek wiedział dobrze, ile można kupić za rubla pysznych bułeczek, ciastek i cukierków. Rodzina była tak zajęta obiadem, że wydawało mu się, że zapomnieli o jego obecności. Byłoby bardzo łatwo odwrócić kartkę i wsunąć rubel do kieszeni. Pawełek przekartkował Ewangelię i znów zobaczył pieniądze. Wielka siła grzechu pociągnęła chłopca jak magnes ku banknotowi. Wziął go, ale taki sprzeciw zaczął rozdzierać jego duszę, że zastygł z rublem w dłoni i wpatrzył się w spoconą od gorącego obiadu twarz Nestora. Ręka mu zadrżała, na sekundę mignęło mu w myślach. A Bóg? Przypomniał sobie swoje nawrócenie, kazanie o pannach, które nie zdążyły, i wsunąwszy papierek między kartki, szybko zamknął Ewangelię i odłożył ją na komodę. W tym czasie rodzina wstała, by podziękować za posiłek, a po modlitwie usłyszał polecenie Nestora Ipatycza. Pańka, weź no rubla, który leży w Ewangelii, i pobiegnijcie z Pawełkiem kupić butelkę oliwy. Te słowa jak bicz trzasnęły Pawełka. Najpierw pobladł, potem się zaczerwienił i jakaś niewidzialna siła przycisnęła jego plecy do oparcia krzesła. Tatusiu, ale tu nie ma żadnego rubla, przerzucając kartki, powiedział chłopiec, podając Ewangelię ojcu. Ten, spojrzawszy nie wiedzieć czemu na Pawełka, naślinił palce i zaczął dokładnie przewracać kartki. Och, któż mógł się domyślać, jakie męczarnie przechodził Pawełek, spotkawszy się ze wzrokiem Nestora. W pokoju wszystko zaszło mgłą od zbierających się łez. Ja nie brałem, chciał krzyknąć, ale gardło mu wyschło i język przykleił się do podniebienia.
Trzeba lepiej szukać, odezwał się Nestor, zamykając Ewangelię i podając synowi banknot. Łza u Pawełka wyschła, a on, jak kula z karabinu, wystrzelił na ulicę i nie czekając na swego towarzysza. A co by było, gdybym wziął? Jak bezdenny koszmar przemknęło przez jego głowę i głęboko westchnąwszy, pomaszerował szczęśliwy ze swoim towarzyszem do sklepu, zarzekając się w duszy, że nigdy przenigdy nie będzie kradł. Wkrótce rodzina Władykinych się powiększyła. Chłopczyk, który się urodził, był nazwany na cześć swojego zmarłego braciszka Iliuszy tym samym imieniem. Ten drugi Iliusza wyraźnie skrócił Pawełkowi ilość wolnego czasu, a do tego jeszcze Władykiny zmuszeni byli wyprowadzić się ze swojego miłego mieszkanka, z którym związanych było tyle pięknych, niegasnących wspomnień. Piotr Nikitowicz musiał się przeprowadzić na drugi koniec miasta i zająć małą chatkę na Kurzej Łapce, jak nazywali ją Władykiny z powodu jej położenia, na samym skraju głębokiego urwiska nad rzeką. Gospodyni Jekaterina Iwanowna i Wiera, ze łzami i przepraszając, odprowadzały rodzinę Władykinych. Nieugięta zawziętość synów przerosła wszystko i trzeba było opuścić to drogie gniazdko, które stało się dla wielu duchową ojczyzną. Na nowym miejscu Pawełek był całymi dniami przykuty do braciszka. Był bardzo hałaśliwy i niespokojny i wykańczał go. Tak chciało mu się pobiec na łąkę z nowym kolegą Kostrią Andrzejewym albo poczytać książkę. Piotr Nikitowicz i Usza często i na długo wychodzili z domu. Dlatego Pawełek stosował wszelkie wynalazki, by móc uśpić brata i wyjść. Ojciec zabronił wpuszczać Kostię do domu, bo był z niego straszny łobuz i złodziejaszek. Paweł usypiał brata i wychodził do swojego towarzysza, który cierpliwie i nieustępliwie czekał na niego pod oknem. Kostia mieszkał z matką staruszką w skrajnej nędzy, w rozwalającej się izdebce, dopóki całkiem się nie zawaliła, a wtedy dali im mieszkanie. Jego matki nigdy w dzień nie było, bo starała się zdobyć chleb. Kostia był wynalazcą wszelkiego zła. Pawełek z powodu tego, że nie miał innych kolegów, przywiązał się do Andrzejewa i zaczął przejmować od niego niektóre złe nawyki. Często Pawełek zapominał o braciszku. Raz się zdarzyło, że dziecko tak się rozpłakało w kołysce, że aż wypadło z niej i całe szczęście tylko, że na łóżko. Pawełek znalazł go posiniałego twarzą do dołu, ale Bóg miłościwy sprawił, że doszedł do siebie. Drugi przypadek był zimą. Piotr Nikitowicz z Łuszą wyszli do znajomych i zatrzymali się do północy. Pawełek postanowił kołysać chłopca, sam czytając książkę, i tak zasnął. Kiedy rodzice wrócili, zaczęli stukać we wszystkie okna, ale opiekun spał twardo. Iliusza się przebudził i podniósł krzyk, ale gdy zobaczył, że nikt nie zwraca uwagi, zaczął się tak rzucać w kołysce, że mógł znowu wypaść na podłogę. Rodzice byli już zdesperowani brakiem odzewu na ich kłomot i przeszli przez płot, żeby wyjąć szybę z okna. Od stuków i krzyków obudzili się sąsiedzi. W końcu Piotr Nikitowicz wyjął szybę z okna i zaczął wołać syna. Wyrwany ze snu z pustym wzrokiem, nic nie rozumiejąc, Pawełek powoli wstał i zaczął chodzić po pokoju i rozglądać się zakłopotany. Łusza, widząc go w takim stanie, cicho powiedziała: Pietia, nie krzycz na niego, to nic nie pomoże, a tylko gorzej będzie. I cichym głosem zaczęła go wołać do siebie. Pawełek jakby ocknął się ze snu, przetarł oczy i spokojnie odpowiedział: Zaraz. I gdy otworzył drzwi, upadł z powrotem na łóżko i zasnął. Pietia, nie możemy go więcej zostawiać samego, powiedziała Łusza i gdy się uspokoili, gorliwie pomodlili się nad śpiącym synem. Niedaleko od ich domku znajdowało się więzienie miejskie, wybudowane jeszcze za carycy Katarzyny, otoczone wysokim kamiennym murem. Razem z nim w jednej zagrodzie znajdowała się więzienna cerkiew. Obok samej ściany więzienia mieszkał brat Maksim Gromow. Ostatnie zgromadzenia, po tym jak nawróciła się jego żona, odbywały się w ich domu. Pawełek bardzo się cieszył z nowych sąsiadów,
bo niedzielne popołudnia po nabożeństwie spędzali razem w sadzie koło więziennego muru. Z wielkim zaciekawieniem Pawełek oglądał mroczny budynek więzienia i ze współczuciem wpatrywał się w zarośnięte twarze aresztantów, ubranych w szare pasiaki, których widać było przez kraty w małych więziennych okienkach. Od samego rana, trzymając się krat, to śpiewali smutne więzienne piosenki, to zaczepiali przechodniów, by nawiązać rozmowę. Niektórzy z aresztantów, za pozwoleniem naczelstwa, wywozili w nocy wozem zaprzężonym w konia beczki z odchodami. Czasem, kiedy ostro sobie wypili, to tylko by pochuliganić, rozlewali te beczki po ulicach, napełniając całe dzielnice nieznośnym smrodem. Podczas większych świąt biura więzienia były oblegane przez tłumy pobożnych darczyńców, którzy pojutrzni, zgodnie z chrześcijańską tradycją, przynosili całe kosze i torby kołaczy, bułek, ciast, pierogów i innych potraw w garnkach i na patelniach dla przekazania więźniom. Aresztanci po skończeniu modlitwy w więziennej cerkwi dostawali te podarki i rozchodzili się po celach. Więzienia pilnował strażnik z karabinem w ręku. Dniem i nocą chodził wokół więzienia miarowym krokiem. Bywały przypadki, kiedy najbardziej zdesperowani aresztanci przed dużymi świętami uciekali z więzienia, by pomieszkać w domu. Ale już po świętach i po hulankach z bolącą głową sami wracali do więzienia. Naczelstwo znało ich ksywki i przyzwyczajenia i nie zawracało sobie głowy, kiedy podczas sprawdzania stanu okazywało się, że któregoś nie ma, bo byli pewni, że i tak nigdzie się nie podzieją i wrócą. Witano ich zawsze strasznymi przekleństwami i klapsami w potylicę i przy wtórze rechotu ich towarzyszy rozrzucano po celach. Niektórzy, bardzo pijani, byli najpierw wprowadzeni do łaźni i tam po laniu rzemiennym pasem już potulni trafiali do celi. Pawełek stał się raz świadkiem takiej wycieczki, kiedy do późna zasiedział się w sadzie u Maksima Fiodorowicza Gromowa. Kiedy nad sadem zaczęło się ściemniać, a w oknach zaczęły zapalać się ognie, Pawełek usłyszał hałas pod murem. Na jego oczach przez mur przelazło kilku mężczyzn ubranych w szare pasiaki i zeskoczywszy w krzewy malin, pochyleni ku ziemi przebiegli jak cienie i momentalnie zginęli pod płotem w wąwozie. Pawełek tak się ich wystraszył, że w dzień bał się sam chodzić do sadu. Pośród tych zdesperowanych uciekinierów był dobrze znany Władykinym wioskowy złodziej o ksywce Dziobaty Syrioga, wieczny więzień, jak go nazywali, rozmowny, zawsze śmiejący się człowiek. Na wolności był tylko latem, a zimą wracał na 5-6 miesięcy do więzienia. Czasem po wyjściu mieszkał u Władykinych i z uwagą i ze łzami słuchał Słowa Bożego. Na plecach i na piersiach miał wytatuowane wielkie krzyże, a na tasiemce pod rubaszką wisiał na szyi kościany krzyżyk. Był głęboko przekonany, że Zbawiciel pomaga mu we wszystkim, zarówno w udanej kradzieży, jak i w ucieczce od prześladowców. Pawełek dobrze zapamiętał jego obraz za więzienną kratą z dużą czarną Ewangelią w rękach. W niedzielę Piotr Nikitowicz często długo z nim rozmawiał z sadu. Za każdym razem ze łzami korzył się i za każdym razem przysięgał, że jak wyjdzie, to już nie będzie kradł. Ale ta decyzja wystarczała tylko na dzień, dwa po wyjściu. Wkrótce znów widzieli go wesoło uśmiechniętego ze związanymi z tyłu rękoma, prowadzonego przez konną straż do więzienia. Jego brat Fiodor, mając inne nazwisko, pracował w tym samym więzieniu jako oddziałowy i starał się jak mógł ulżyć w niedoli brata. Pawełkowi było żal Dziobatego i kiedy był na wolności, siadywał mu na kolanach i opowiadał mu wierszyki i namawiał, żeby się nawrócił. Prawie cały 1924 rok enska społeczność wędrowała po prywatnych domach, nie mając stałego miejsca zgromadzeń. Wielu z tych, którzy odwiedzali zgromadzenia, straciło kontakt, choć tak lubili tam przychodzić. W końcu jesienią Pan odpowiedział na modlitwy wiernych. Rodzina Grigorija Naumycza odkryła w swoim sąsiedztwie duże pomieszczenie po byłej kawiarni. Staruszka gospodyni, bardzo religijna kobieta wyznania prawosławnego,
bardzo chętnie oddała przednią część domu do nabożeństw za określoną opłatą. Dom był położony na przedmieściach, w pobliżu stacji kolejowej, pośród sadów i ogrodów, na ruchliwej ulicy łączącej miasto z fabrycznymi osadami. Pierwszy raz na nowym miejscu wierzący z radością w duszy dziękowali Bogu za wielką miłość do nich i mieszkańców miasta. Z modlitwą zaczęto przygotowywać dom zgromadzeń. Zrobili dużo ławek dla słuchaczy i dla przyszłego chóru. Jeden z braci, który pracował w biurze konstrukcyjnym fabryki, napisał teksty. Na przedniej ścianie było napisane dużymi literami: "My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego". Na drugiej ścianie, na tle złotych promieni wschodzącego słońca, wyraźnie widać było napis: "Gdzie Duch Pański, tam wolność". Były także inne teksty. Na tylnej ścianie w ramkach wisiały fragmenty z prawa państwowego o ochronie pomieszczeń służących do kultów religijnych oraz z konstytucji. W celu zapewnienia obywatelom wolności sumienia, Kościół oddziela się od państwa i szkoła od Kościoła, a wszyscy obywatele mają prawo do religijnej lub antyreligijnej propagandy. Na otwarcie nowego domu modlitwy przyjechali z Moskwy bracia Dawgaliuk i Gartwik. Wierni zaprosili wszystkich krewnych i znajomych i dom napełnił się ludźmi. Niebiosa również wylały swoje błogosławieństwo. Także wszystkie serca były przepełnione radością, chwałą i dziękczynieniem Bogu. Sercu Pawełka było ciasno w piersiach od tego zachwytu, który je napełniał. Był też pod wrażeniem śpiewu i skrzypiec, które bracia przywieźli ze sobą, a także miłości i uprzejmości gości. Na dodatek Nadia wraz z przyjaciółkami przyjechała ich odwiedzić, a najbardziej uradowało Pawełka to, że jego droga babcia Katerina przyjęła Pana Jezusa. Na tym zgromadzeniu wykorzystał cały zapas swoich wierszy. Ludzie nie rozchodzili się do wieczora. Po porannym nabożeństwie część ławek była ustawiona na specjalnie przygotowanych kozłach, nakryta obrusami i zastawiona potrawami. Po modlitwie zaczęła się uczta miłości. Zaśpiewano wiele pieśni, wyrecytowano wiersze i wygłoszono kazania. Jeden z moskiewskich gości, brat Dawgaliuk, poprosił o ciszę i opowiedział historię z życia bractwa. 50 lat temu, rozpoczął, Pan rozpoczął w naszym kraju przebudzenie. Jednym z pierwszych nawróconych i poświęconych Panu w służbie był znany dla wielu brat Iwan Grigoriewicz Ryabaszapka. Pan obdarzył go szczególną mądrością i darem głoszenia słowa. Wszędzie, gdzie stawała noga kaznodziei, była głoszona ludziom Ewangelia Jezusa Chrystusa. Nie patrząc na sprzeciw duchowieństwa, ślepe prześladowania i zakazy, wielu ludzi, nieraz bardzo złych, padało na kolana, korząc się i pokutując. Wiadomość o zbawieniu szybko zaczęła się rozchodzić i przenikać z wsi i hutorów do miast. Ryabaszapkę zaczęli do siebie wzywać na rozmowy różni znaczni ludzie, duchowni, biskupi, prawnicy i gubernatorzy, prości i znaczący. I wszystkim brat napełniony mądrością Bożą dawał odpowiedzi, którym nie można było się sprzeciwić. Porażeni przeciwnicy miękli i przyjmowali Boże Słowo, ale byli też tacy, którzy wściekle zaczęli go prześladować. Wieść o wielkim kaznodziei wędrowała z guberni do guberni, a w końcu dotarła i do cara. Opowiedzieli monarsze o nowej wierze, którą rozpowszechniał Ryabaszapka, o tym, że wielu już przekabacił, że nie ma nad niego żadnej rady, bo nikt nie jest w stanie przegadać go i zatrzymać, że mnogich już przechrzcił z wiary prawosławnej na swoją, że święte obrazy nazywa idolami i nie uznaje żadnych świętych wstawienników. A najstraszniejsze z tego wszystkiego, że za nic ma Matkę Bożą. Dlatego car powinien przywołać tego mąciciela do porządku, dopóki jeszcze nie wywoła jakiejś biedy. Tym bardziej, że ta wiara jest całkowicie nie rosyjska, tylko jakaś angielska czy niemiecka. Z Pietrogradu wyjechał ze specjalnym pismem od samego cara posłaniec, który miał konwojować i dostarczyć Ryabaszapkę przed oblicze monarchy. Zastał go w gronie przyjaciół i objawił mu wolę cara.
ale odnosił się do niego uprzejmie i z uwagą. Pomodliwszy się, bracia pożegnali się z nim i polecili go Bożej łasce, a potem resztę dnia i noc spędzili na gorliwej modlitwie. Jechali przez wszystkie punkty kontrolne bez zatrzymywania się i dostarczyli brata do Pietrogradu bardzo szybko. Po wstępnym zapoznaniu się z carskimi urzędnikami przywieziono Ryabaszapkę na dwór i wprowadzono do sali tronowej na audiencję u samego cara. Sala była urządzona w przepiękny sposób, a pod przednią ścianą na podwyższeniu stały dwa trony dla cara i carycy. Niżej, wzdłuż ścian, ustawione były fotele, na których zasiadało duchowieństwo. Brat musiał długo czekać na cara, co wielce go uradowało, bo mógł w ten czas poświęcić modlitwie. W końcu wszyscy wstali, drzwi szeroko się otworzyły i po drogich dywanach spokojnym krokiem wszedł car z całą świtą. Brat Ryabaszapka stanął przed jego obliczem z należnym szacunkiem. Po krótkich pytaniach o jego pochodzenie i czym się zajmuje, car przedstawił mu zarzuty i dał pełną możliwość odpowiedzi na nie. Na chwilę zapanowała w sali cisza, po której brat poprosił o Ewangelię. Podano mu księgę w rozkosznej oprawie, ozdobioną złotem i mieniącą się od brylantowego krzyża. Ryabaszapka wziął ją spokojnie, otworzył Dzieje Apostolskie i wyraźnie przeczytał 25 i 26 rozdział o rozmowie apostoła Pawła z królem Agrypą i Bereniką. W czasie czytania twarz cara zaczęła się wyraźnie zmiększać. Po przeczytaniu brat przyrównał swoją sytuację do tej, w której znalazł się Paweł i krótko, ale rzeczowo wyjaśnił carowi istotę Ewangelii i przyczynę rozbieżności w wierze prawosławnej i tej, której on poświęcił samego siebie. Słyszę, że pana argumenty są rozumne i wiele z tego, co panu zarzucają, to kłamstwo. Ale chciałbym posłuchać pańskiego wytłumaczenia przed oblicem Władyki. W nawiasie, tytuł zwierzchnika kościoła prawosławnego, który dosłownie oznacza władca. Ponieważ to jemu i ojcom kościoła Bóg powierzył opiekę nad wiarą prawosławną. Jeśli wybroni się pan przed nim, i ja pana uniewinnię, a jeśli nie zdoła pan, stanie pan przed sądem cerkwi, oznajmił władczym głosem car, kiwając w stronę duchowieństwa i zarządził. Wezwać władykę. Po chwili drzwi znów otworzyły się szeroko i w asyście swojej świty wszedł władyka. Jego ubiór błyszczał od złota i drogich kamieni, od patriarszej mitry na głowie do obuwia. Prawą rękę trzymał tak samo błyszczącą drogocennościami laskę. Zatrzymawszy się przed carem, oddał mu honory i na jego znak zajął miejsce na przyniesionym specjalnie fotelu. Wasza świątobliwość, oto przed wami stoi laik Ryabaszapka, o którym doniesiono nam, że przywłaszczył sobie kapłaństwo, oczernia prawosławne duchowieństwo, niszczy wiarę prawosławną i temu podobne. Przesłuchałem go i nie znalazłem potwierdzenia tego, o co go obwiniają, ale co do niuansów wiary, to uznałem za słuszne, by wytłumaczył się wam. Jeśli udowodnicie mu jego winę i nie będzie mógł się obronić, ale potwierdzi się to, o co jest obwiniany, to zostanie oddany pod wasz sąd i osądzony z całą srogością. Lecz jeśli ten laik okaże się tak silny w słowie, że nie będziecie mogli mu odpowiedzieć, to zostanie uniewinniony i wypuszczony, a wy doznacie wstydu, oznajmił monarcha, zwracając się do władyki. Następnie, spojrzawszy na Ryabaszapkę, dodał: no, ma pan słowo przed władyką. Brat Ryabaszapka, spojrzawszy w oczy władyce, zrobił ruch, jakby się chciał mu pokłonić i głośno zapytał: czy mogę was nazwać władcą nieba i ziemi? No co pan, na miłość boską tak się nie godzi, zaprotestował władyka, broniąco wyciągnąwszy ręce w stronę Ryabaszapki. Aniołowie Boży nie zgodzili się, by apostoł okazał im taką cześć, a ja jestem istotą ludzką, jak wszyscy. Brat, wyprostowawszy się, spojrzał na oszołomionego władykę i głośno powiedział: w takim wypadku niech mi będzie wolno zapytać was o coś, dostojny władyko.
jeśli według Pisma władcą nieba jest odwieczny Bóg, a na ziemi, o czym obaj wiemy, władcą jest książę świata tego diabeł, to kto was nazwał i nad czym ustanowił władyką? Słowa przetoczyły się przez salę jak grzmot, a po nich nastąpiła pełna napięcia cisza. Władyka kilka razy próbował coś powiedzieć, ale jego usta były jakby sklejone. Coraz niżej i niżej opuszczała się patriarsza Mitra. W końcu po długim milczeniu rozległ się głos monarchy. I cóż, błogosławiony ojcze, zechcesz odpowiedzieć panu Riabaszapce? Wasza wysokość, proszę mi pozwolić oddać się na godzinę modlitwie przed Królem Niebios, żebym mógł udzielić odpowiedzi. Car ogłosił godzinną przerwę i wszyscy bardzo podekscytowani opuścili salę tronową. Riabaszapka na własną prośbę pozostał w sali. Jak tylko został sam, upadł na kolana i w modlitwie ze łzami dziękował Bogu. Brat widział i czuł, jak jego pytanie, jak miecz obosieczny poraziło fałszywego władykę przed obliczem monarchy, duchowieństwa i carskich doradców. I to porażenie było całkowite. Po godzinie weszli wszyscy uczestnicy rozprawy, a po chwili i sam car ze swoją świtą. Władyki jednak nie było. Monarcha z lekka zauważalną nutką niezadowolenia natychmiast kazał go wezwać. Posłany biskup pośpiesznie udał się w kierunku pokoi. Z każdą sekundą zniecierpliwienie rosło u wszystkich, także u cara, ale minęło 5-10 minut, a władyka się nie pojawiał. W końcu w drzwiach pokazał się posłany biskup, blady i roztrzęsiony. Urywanym od strachu głosem oznajmił carowi: władyka nie może dzisiaj wyjść przed wasz majestat. Zległ w łoże. Car wzdrygnął się od takiej nieoczekiwanej sytuacji i nie siadając na tronie oznajmił krótko, spoglądając na Riabaszapkę: jest pan wolny. Jak się później okazało z nieoficjalnych informacji, władykę znaleziono w jego pokoju martwego. Wszyscy aż jęknęli, gdy brat zakończył swoją opowieść i długo jeszcze omawiali między sobą jej szczegóły. Dopiero późnym wieczorem ludzie zaczęli się rozchodzić po domach i radośnie pobudzeni tym wielkim świętem, w którym sami mogli uczestniczyć i które trwało od porannego nabożeństwa przez ucztę miłości po wieczorne zgromadzenie. Było obecnej dużo małokańskiej młodzieży. Niektórzy nawet zapragnęli wstąpić do nowo organizowanego chóru. Po skończeniu zgromadzenia ustalono służby na wszystkie dni tygodnia. Wasilij Iwanowicz dostał za zadanie sformować chór i zacząć zajęcia z nim. Był także wyznaczony dzień chrztu i postanowiono poprosić o przysłanie brata do wypełnienia tej służby. Posiadanie domu modlitwy znacznie poprawiło życie społeczności. Szczególną radość przyniosły zajęcia chóru, do których Wasilij Iwanowicz przystąpił z wielką gorliwością. Prawie wszyscy z nawróconych okazali się dobrymi śpiewakami. W tym czasie w rodzinie Władykinych znów stała się tragedia. Drugi Iliusza, dożywszy doroczku, zmarł na tą samą chorobę co i pierwszy. To zdarzenie bardzo zasmuciło rodzinę. Łusza znalazła pocieszenie w tym, że z jeszcze większą gorliwością uczestniczyła w zajęciach chóru. Przy końcu zimy jeszcze powiększyła się liczba nawróconych. Ponad 20 osób oczekiwało z niecierpliwością na wiosnę 1925 roku. Do momentu zawiadomienia o rozpoczęciu przygotowań do chrztu, chór już uczestniczył samodzielnie w nabożeństwach, głośno i pięknie śpiewając. Chrzest sprawił, że istnienie społeczności stało się szeroko znane w całym mieście. Brat Stiepin, który przyjechał z Moskwy, z wielkim uczuciem naprzemian kazał i wznosił hymny. Chrzest odbywał się w niedzielę. Po krótkim nabożeństwie porannym wierni wyszli z domu modlitwy i skierowali się ze śpiewem na łąkę ku rzece. Po drodze zrobili postój. Było wygłoszonych kilka krótkich kazań i odśpiewano pieśni.
zbiegły się tłumy ludzi i szły razem z wierzącymi do samej rzeki, gdzie odbył się chrzest i nabożeństwo. Kiedy ochrzczeni przyoblekli się w białą odzież i wszyscy zaśpiewali, kim są ci i kto przyoblekł ich w jaśniejące śnieżnobiałe szaty, to wszyscy obecni poczuli taki niezwykły strumień łaski, że kilka osób od razu na brzegu padło na kolana, wyznając swoje grzechy i nawet prosili, aby ich od razu ochrzcić. Pawełek z ogromną radością ściskał swoją kochaną babcię Katerinę. Wracali znad rzeki śpiewając hymny, a na wieczornym zgromadzeniu mnóstwo ludzi stało przy otwartych oknach, bo w środku nie było już miejsca. Od tamtego czasu wiadomość o istnieniu zboru baptystów w mieście N obiegła okoliczne wsie i miasta. Mieszkańcy wsi zapraszali wierzących do siebie w gości, a także przyjezdni wierzący z innych miast zapraszali do siebie. Także Pawełek poznał nowych przyjaciół, dzięki temu, że często opowiadał wiersze. Goście prosili Piotra Nikitowicza, by przyjechał z synkiem, a jedni nawet zapraszali samego Pawełka latem na wakacje. Jego wygląd zewnętrzny, tak jak wcześniej, u wielu wywoływał współczucie i wątpliwości co do jego zdrowia. Stawiali mu różne diagnozy, jedni, że ma gruźlicę, drudzy, że żółtaczkę, a jeszcze inni, że zjadają go klisty albo tasiemiec. Babcia utrzymywała, że morzą go głodem. Prowadzili go po szpitalach, robili różne analizy, leczyli od pasożytów, żółtaczki i innych. Po święcie Paschy do ich społeczności dołączyła starsza kobieta, główny lekarz w sanatorium dla gruźlików. Od wielu lat była gorliwą chrześcijanką. Usilnie prosiła, żeby przywieźć Pawełka do niej na lato. We wsi były 3 chrześcijańskie rodziny, w tym jedna wielodzietna. Wszyscy oni dołączyli do społeczności w N, chociaż dzieliło ich 25 wiorst. Przy pierwszej okazji Łusza przywiozła syna prosto do domu siostry lekarza, tak jak się umówiły. Mieszkała w pięknej rezydencji razem z niewierzącym mężem dyrektorem sanatorium. Nie mieli dzieci. Pokoje rezydencji były zapełnione pięknymi meblami i przeróżnymi drobiazgami. Siostra powitała gości bardzo serdecznie i zaprosiła do domu. Oprowadzając ich po pokojach, siostra wyjaśniała przeznaczenie różnych przedmiotów i sposób ich używania. Pawełkowi rezydencja wydawała się tajemnicza i obca i z jakiegoś powodu pomyślał, że jest niechrześcijańska. Jednak jego oczy zabłysły, gdyż zobaczył w jednym z pokoi świecące, wypolerowane pianino. Gospodyni zauważyła, że to jedyne, czym może przekupić obojętne na wszystko inne serce chłopca, i otworzywszy pianino spytała: jeśli chcesz, zagram ci Motylka. Bardzo ładna muzyka dla dzieci. Pawełek wzruszył jednym ramionkiem i zaczął się wsłuchiwać w dźwięki. Największym pragnieniem chłopca było nauczyć się grać na fizharmonii albo pianinie. To było jego wielkim pragnieniem i w nadchodzących latach. Sam widok klawiatury wywoływał w nim ożywienie, ale niestety jego marzenia gasły, gdy matka mówiła: no coś ty, synku, to tylko bogacze mają takie rzeczy. Wiele lat później, kiedy już i sam Paweł miał dzieci, jakoś nazbierał pieniędzy na zakup fizharmonii, ale pojawił się silniejszy konkurent, opał, i pieniądze momentalnie się rozpłynęły. Ładne dźwięki wesołej melodii napełniły cały dom, jednak nie wzbudzając wielkiego zainteresowania Pawełka. Patrzył tylko z ciekawością na palce gospodyni biegające po klawiaturze. — No i co, podobało ci się? — spytała i, nie doczekawszy się odpowiedzi, dodała: — a to strekoza dla ciebie. Grała po mistrzowsku, z uczuciem, starając się przyciągnąć serce chłopca, a gdy skończyła, zapytała: — czemu milczysz? Spodobały ci się piosenki? Światowe są. U nas w zgromadzeniu takich się nie śpiewa, odpowiedział Pawełek. Gospodyni klasnęła w dłonie i ze zdumieniem spojrzawszy na matkę, powiedziała półgłosem: no proszę, jaki on gorliwy! A co ci zagrać? Zwróciła się znów do Pawełka, starając się mówić jeszcze milszym tonem. Jak po leśnej ścieżce do źródła idzie jeleń, odpowiedział chłopiec.
Gospodyni, skinąwszy głową, wzięła się za wypełnienie zadania. Twarz Pawełka się rozjaśniła. Najpierw nieśmiało, a potem coraz głośniej zaczął podśpiewywać ulubioną pieśń. Zuch, Pawełek! Pochwaliła go gospodyni, wstając zza pianina. Później, chcąc jeszcze bardziej zdobyć jego względy, odkroiła kawałek słodkiego chleba z rodzynkami i grubo posmarowawszy go miodem, podała chłopcu i posadziwszy na jednym fotelu z matką, spytała: I jak? Zostaniesz u mnie w gościach? Zobacz, jak u nas fajnie, dookoła las, obok rzeczka. Zamieszkasz w osobnym pokoju, kupię ci zabawki i możesz sam grać na pianinie. Pawełek milczał, a potem, przeżuwając kęs chleba z miodem, pociągnął matkę do siebie i cicho powiedział: Mamusiu, nie chcę tu zostawać, pełno zabawek, a wersetów z Biblii nie ma. Rozgoryczona gospodyni zrozumiała, że przyjaźń z Pawełkiem nie nawiąże się. Usza zostawiła synka w innej, wielodzietnej rodzinie, jednak i tam się nudził, nie znalazłszy sobie towarzystwa. Przywieźli go do domu po 2 tygodniach, tak samo chudego. Życie w sanatorium nie poprawiło mu zdrowia. W pełni lata po jednym ze zgromadzeń, w związku z przyjazdem brata Fiedosiejewa z żoną, zawiązała się rozmowa, gdzie było postawione pytanie, kto może na miesiąc zostawić wszystkie zajęcia i poświęcić się służbie zwiastowania Ewangelii. Zgłosiło się kilka młodych sióstr z chóru i 3 braci. Grupa liczyła 9 osób, wliczając samego brata Fiedosiejewa i Piotra Nikitowicza. Ustępując naleganiom syna, Piotr za zgodą innych zgodził się dołączyć go jako 10. do wyprawy. Na pożegnanie kościół błogosławił grupę misyjną i odprowadził do najbliższej wsi. Postanowili przejść 8 wiorst piechotą. Po przybyciu bracia wraz z miejscowymi przybliżonymi, w nawiasie osoby, które uwierzyły, ale jeszcze nie były ochrzczone i nie stały się członkami kościoła, zwrócili się do miejscowego komitetu o udostępnienie pomieszczenia dla ewangelizacji i otrzymali do tego celu wiejską czytelnię. Jednakże z powodu jej niewystarczających rozmiarów zdecydowali, że służba odbędzie się na podwórzu u jednego z przybliżonych. Przewodniczący zawołał chłopaków i kazał ogłosić we wsi, że chętni, by posłuchać zgromadzenia sztundy, jak wielu wtedy nazywało baptystów, są proszeni o przybycie. Pod wieczór, po ogarnięciu prac przy zwierzętach, całe podwórze nabiło się ciekawskimi ludźmi. Kiedy wierzący się pomodlili i zaśpiewali hymny, niektórzy żegnając się uciekali, bojąc się zanieczyścić. Inni, nastroszeni, czekali tylko na moment, kiedy będzie można wejść w spór. Ale wielu było takich, którzy w prostocie i szczerości przyjmowali słowa Bożej prawdy. Na zakończenie kilku mężczyzn i kobiet podeszło, by w szczerej modlitwie pokajać się i wyznać swoje grzechy. Byli i tacy, głównie starowiercy, w nawiasie odłam prawosławia, który nie uległ reformom i wypełniał stare obrzędy, którzyż otwarcie szukali sporu. Do późnych godzin ludzie się nie rozchodzili, rozmawiając o Ewangelii. Rano po dobrym wypoczynku grupa udała się do następnej wsi, gdzie już na nich oczekiwano. Dołączyło do nich kilka osób spośród nowo nawróconych. Przed niedzielą misjonarze dotarli do miejsca, gdzie w przeważającej liczbie mieszkali starowiercy. Zgromadzenie także odbywało się na dworze. Ze łzami skruchy ludzie przyjmowali dobrą nowinę i pokutowali. Pomiędzy nawróconymi był młody mężczyzna z Hutoru o nazwisku Nikołaj Wasiliewicz Kuchtin. Młode lata przeżył w Pietrogradzie, brał udział w rewolucji po stronie bolszewików, oczytany złota rączka, z wychowania i z przekonania starowierca. Po rewolucji zamieszkał z rodziną w Hutorze, założył wielką pasiekę i żył sobie dostatnio. Po długiej i gorącej rozmowie z Nikołajem Grigoriewiczem Fiedosiejewym już w nocy zrozumiał, że jest grzesznikiem i pokajał się. Na zgromadzenia przychodziło też miejscowe duchowieństwo. Nieraz próbowali naruszyć porządek zgromadzenia, a po zakończeniu z wyzwiskami i groźbami atakowali braci. Ci wobec całego narodu potępiali i kompromitowali ich. Nie mając żadnych logicznych argumentów,
Pop i jego stronnicy wpadli we wściekłość, gotowi rzucić się na uczestników zgromadzenia. W rękach pojawiły się widły i inne narzędzia. Widząc, że rozmowa doszła do takiego punktu, z tłumu wyszedł przedstawiciel komitetu. Ze spuszczoną głową uważnie słuchał całego nabożeństwa i zaistniałego po nim sporu. Głośno zwrócił się do popa. — Ojcze Tomaszu, ty co się tak rozpanoszyłeś? Twoja władza się skończyła. To nie 1909 rok, kiedy mogłeś wszystkim rządzić. Wystarczy już tumanić i ogłupiać ludzi, niech sami decydują. Czego się przyczepiłeś do nich? Widzimy, że oni Boga ani wiary nie obrażają i władzy się nie czepiają. Prowadzą się porządnie, a od ciebie i diakona śmierdzi samogonem jak z beczki. Nie chcesz słuchać, to się wynoś, a ludzi w spokoju zostaw albo odpowiesz według prawa. Nikt nie zauważył nawet, jak po takim postawieniu sprawy stronnicy cerkwi rozpłynęli się w półmroku. W ślad za nimi i pop, żegnając się i plując, opuścił podwórze. To zdarzenie jeszcze bardziej skłoniło serca wieśniaków ku misjonarzom i mogli dalej z radością i Bożym powodzeniem świadczyć o Chrystusie. Pawełek obudził się jako ostatni i zauważył, że spał razem ze wszystkimi na stogu siana. Za bramą stały dwa zaprzężone wozy, a do stołów zasiadali goście na śniadanie. Wiera, która teraz zastąpiła mu Nadię Własową, zawołała go, żeby zdążyć go umyć i posadzić za stołem razem ze wszystkimi. Po śniadaniu cała grupa i kilku z miejscowych nowonawróconych usadowili się na wozach usłanych sianem i ruszyli przez łąki ku przeprawie, aby dostać się do wiosek położonych za rzeką, gdzie już od dawna na nich oczekiwano. Jadąc przez łąki, głośno śpiewali hymny, wysławiając Pana. Warto było zatrzymać się obok odpoczywających kosiarzy i napić się chłodnej wody ze źródła, bo po chwili łąka, ukraszona kolorowymi chustami i koszulami, zaczęła się ruszać i usłyszawszy piękne śpiewy, ze wszystkich stron zaczęli się ku nim zbiegać ludzie. Prawdziwie błogosławione nabożeństwo odbyło się na tym miejscu. Nasi misjonarze zwiastowali o Panu Jezusie i śpiewali prosto z wozów. Po zakończeniu gorącej i serdecznej modlitwy rolnicy zapraszali do wspólnego spożycia obiadu, ale z powodu braku czasu grupa musiała ruszyć dalej. Gościnni kosiarze na odchodne rzucali na wóz pierogi, pieczone kartofle, szynkę, a ktoś położył nawet butelkę mleka. Ludzie żegnali misjonarzy jak swoich bliskich. Pan tylko wie, ile trwać będzie to błogosławieństwo nad naszym narodem, mówił wycierając łzy wzruszony Nikołaj Grigoriewicz. Prawdziwie nad naszą ojczyzną wschodzi zorza. O bracia i siostry, pora się przebudzić. Każdy wolny dzień i godzinę naszego życia powinniśmy poświęcić, by siać ziarna prawdy Bożej w tą spulchnioną i spragnioną ziemię, podlewając ją łzami naszych modlitw. Musimy we wszystkich zakątkach naszej ojczyzny rozrzucać ziarna prawdy Bożej. Spójrzcie, z jakim pragnieniem i prostotą jest przyjmowane Słowo Boże. Nie wiadomo, jak długo potrwa ten błogosławiony czas. Musimy się śpieszyć, dopóki diabeł nie zamknął uszu słuchających Ewangelii i nie zatwardził serc wyschniętych od znoju bezbożności. Nie przejmujcie się, że nie umiemy dobrze czytać, pięknie mówić, ale niech każde kazanie, każdy zaśpiewany hymn i wyrecytowany wiersz będzie przekazany z ogniem w duszy, a dziesiątki i setki dusz przyjdą do Pana i przyjmą Jego zbawienie. Widzieliście wczoraj te widły przygotowane na nas? Od nich zginęli nasi ojcowie, którzy nam przekazali Ewangelię. Wczoraj ci ludzie zostali przepędzeni, chwała Bogu, ale mogą wrócić jutro i nie z drewnianymi kołkami, ale z metalowymi. Niech te drogi, które teraz przemierzamy, będą błogosławionym wspomnieniem dla naszego pokolenia, które być może będzie musiało przedzierać się przez stalowe szeregi prześladowców, ale wielkie i wieczne hasło Ewangelisty „O wy, którzy przypominacie o Panu, nie milknijcie”, niech nie będzie zapomniane. Teraz od jednego wierszyka Pawełka ludzie się nawracają i pokutują, ale przyjdzie czas, że setki najlepszych kazań nie przyprowadzą do Chrystusa ani jednej duszy. Nie tak dawno, kontynuował Fiedosiejew,
W lipcu 23 roku w Sztokholmie na Światowy Kongres Baptystów zjechało się ponad 3000 chrześcijan z różnych krajów. Byli tam przedstawiciele 35 narodowości. Wśród delegatów znajdowali się także Rosjanie, przybyli na parostatku. Pawłow, Timoszenko, Mardowicz, Prochanow i inni. Przez kilka dni wylewały się z katedry kazania znanych ewangelistów. Uczestnicy zjazdu zachwycali się tymi pięknymi przemowami i ich przekazem, aż na katedrę wszedł przedstawiciel Światowego Związku Baptystów, dr Rushbrook, i zwróciwszy się do audytorium powiedział: bracia i siostry, wśród nas znajdują się delegaci naszego do niedawna prześladowanego, szarpanego burzami i doświadczonego wieloma cierpieniami Kościoła rosyjskiego, od których jeszcze nic nie usłyszeliśmy. Po sali przeszła burza różnojęzycznych, zachęcających okrzyków. Kilku braci i siostra Pawłowa, która posiadała szczególnie piękny i silny głos, wyszli do przodu ku katedrze. Kiedy zaległa cisza, Paweł Wasiliewicz Pawłow zwrócił się po angielsku do zebranych. Jesteśmy zachwyceni, słysząc o wielkim przebudzeniu w wielu częściach świata. Cieszymy się ze wszystkich dokonań, o których opowiedzieli nasi przedmówcy. Pochylamy nasze głowy, rozkoszując się pięknem głoszonego słowa. Z naszej strony możemy jedynie powiedzieć: niestety, jesteśmy tak biedni i nędzni, że nie mamy się czym przed wami i Panem pochwalić. Jedyne, co możemy zrobić, by nie mieć wobec was długu, to zaśpiewać popularny w naszym bractwie hymn. Tłumacze przygotowali się do pracy i grupa śpiewaków, pomodliwszy się, zaśpiewała: szaleje z wściekłością sztorm na morzu życia. Wielkie fale zalewają łódź. W śmiertelnym strachu, w rozpaczliwym żalu: Boże mój, Ciebie wzywam. Zmiłuj się, użal nade mną i ratuj. Od pierwszych chwil życia strasznie walczę. Nie mam już siły walczyć. Boże mój, do Ciebie wołam. Poprowadź mnie do Twojej cichej przystani. Wskaż mi drogę i uspokój mnie. I z głębiny życiowych trosk zaprowadź mnie do brzegu, dobry Boże mój. Pieśń spokojnie rozpoczęta nabierała siły, urzekając uszy i wyobraźnię słuchaczy uroczystą melodią i intonacją. Po policzkach śpiewaków spływały łzy. Kiedy znaczenie hymnu zaczęło dochodzić do umysłu i do serc słuchających, w sali pokazały się chusteczki. Dźwięczny żeński głos, uzupełniający męskie, napełnił całą salę. Obecni przejęli głębokie uczucia, rozumiejąc znaczenie i sens hymnu. Wszyscy wstali, serca wielu było wstrząśnięte. Po pieśni popłynęły gorące, wielojęzyczne modlitwy za chrześcijan w Rosji i innych krajach, gdzie doświadczają strasznych prześladowań. Fiedosiejew, kontynuując opowieść, wykrzyknął: z poświęceniem i nie żałując swoich sił i środków, a nawet życia, będziemy służyć naszemu Panu tak, żeby przy niedługim spotkaniu z Nim nie wstydził się nazwać nas swoimi umiłowanymi. Może za kilka lat, kiedy nasz Pawełek, jeśli zostanie kaznodzieją, opowie o nas i naszych drogach przyszłemu pokoleniu i ono nie powstydzi się nas, ale z dziękczynieniem Panu będzie wspominać nasze imiona. Zakończył swoje opowiadanie Nikołaj Georgiejewicz i zatrzymał konie, by wszyscy się pomodlili. Kiedy nasi podróżnicy podjechali do przeprawy promowej, usłyszeli z drugiego brzegu krzyk i gwizd. Piotr Nikitowicz przyjrzał się uważnie i dostrzegł swoich znajomych. Okazało się, że już podjechali na wozach z wiosek za rzeką, aby powitać gości. Mili woźnice z żalem rozstawali się z misjonarzami, którzy stali się dla nich bardzo bliscy. Pożegnali się i prom odbił od brzegu. Nikołaj Kuchtin i jeszcze dwoje z nimi postanowili nie wracać, ale jechać dalej z misjonarzami. Jak tylko prom dotknął brzegu, oczekujący przyjaciele skoczyli, by ich przywitać. Dalsza droga była tak samo błogosławiona przez Pana.
I tak od wsi do wsi, to piechotą, to na wozach, ewangeliści szli, zostawiając za sobą błogosławiony zasiew. Nigdzie wizyty nie okazały się bezpłodne. Nawrócony z chutoru człowiek okazał się dobrze obeznanym ze Słowem Bożym i mówił przekonywujące kazania i ze szczególnym powodzeniem odbywał rozmowy z ludźmi. Odjeżdżając z wiosek, bracia organizowali nawróconych w grupy, a nawet społeczności i zachęcali, by się nawzajem odwiedzali. Siostry nieustannie przepisywały teksty hymnów i dawały wszystkim chętnym oraz uczyły ich śpiewać. Mówili nowym przyjaciołom, że za 2-3 miesiące misjonarze przyjadą znów ich odwiedzić i żeby starali się wypełniać wolę Bożą, a po jesiennych pracach wszyscy spotkają się w mieście na święcie żniw. Cały miesiąc oddział misjonarzy odbywał służbę po wsiach i chutorach, aż w końcu promieniejący szczęściem wrócili do miasta do swoich, którzy z niecierpliwością na nich czekali. Pawełek przerósł we własnych wyobrażeniach sam siebie. Gdzieś się nauczył, opowiadając, jak dorosły, wkładać ręce do kieszonek w spodniach. Ojciec, zauważywszy to, 2-3 razy postukał go bez słów laską po schowanych w kieszeniach dłoniach, po czym to przyzwyczajenie na zawsze opuściło Pawełka. Jesienią Pawełek poszedł do 4. klasy i znalazł się w jednej grupie ze swoim dawnym kolegą Kostią. Kostia w widoczny sposób miał na niego zły wpływ. Chociaż rodzice kategorycznie zabraniali mu kolegować się z nim, to zawsze znalazł okazję, żeby się gdzieś spotkać. Ta przyjaźń zaczęła też wpływać na jego zachowanie w zgromadzeniu. Kostia był przede wszystkim starszy od Pawełka o 3 lata. W każdej klasie zostawał na 2. rok. Piotr Nikitowicz i Usza wiele się modlili o swojego syna. Wkrótce Andrzejewa wykluczyli ze szkoły za naganne zachowanie i później już nikt go nie widział. Tak pan ocalił Pawełka od złego wpływu kolegi. Dużo było również w zachowaniu Pawełka dziecięcej psotliwości. Często tracił nad sobą panowanie, tak że niektórzy z wierzących, widząc jego wybryki, z niedowierzaniem kręcili głowami. Jak może ten sam chłopiec, który dopiero co z taką gorliwością i jawnym namaszczeniem służył Bogu, może jednocześnie poddawać się władzy swojego burzliwego i skłonnego do psot charakteru. Jednak szybko przychodził na niego Boży strach i przywoływał go do porządku, także pokutował i przepraszał za wszelkie zło, jakie wyrządził. W dzieciństwie Pawełek był pomocnikiem ojca w rzemiośle szewskim. Wykonywał różne proste zadania i robił to bez dyskusji, choć nie zawsze z ochotą. Pewnego razu został wysłany, by zanieść gotowe zamówienie choremu sąsiadowi z poleceniem, by nie brał za to żadnych pieniędzy. Pawełek zaniósł i grzecznie wręczył, a na pytanie o zapłatę powiedział, że rodzice nic nie kazali brać. Sąsiad zdziwiony spojrzał na posłańca, ale mimo to wyjął portfel i odliczył należność. Pokusa jak wąż wpełzła do dziecięcego serca. Chociaż bardzo z nią walczył, to jednak po wyjściu na podwórko ukrył pieniądze w stosie drewna. Schowane pieniądze jednak nie dawały mu spokoju. A jeszcze ile można było za nie kupić smakołyków? Pawełek nie wytrzymał i wziął sobie pieniążek, za który nakupił irysów. Na następny dzień, jak tylko się obudził, Łusza spytała, czyje to pieniądze znalazła w drwach. Pawełkowi jakby ktoś chlusnął wrzątkiem w twarz. Poczerwieniał po uszy i spuściwszy głowę przyznał się, że schował je, otrzymawszy zapłatę od sąsiada. Przy stole matka opowiedziała wszystko ojcu, który wrócił z bazaru. W oczach chłopca wszystko się rozmazało od napływających łez. Ojciec jednak milcząc nadal jadł. Po jakimś czasie spokojnie powiedział: no cóż, to bardzo niedobrze. Napisano: złodzieje Królestwa Bożego nie odziedziczą. Kamień podszedł Pawełkowi do gardła. Przestał jeść, wyszedł za stołu i ze łzami przeprosił rodziców. Nie mógł się uspokoić, dopóki się razem nie pomodlili. Szkołę podstawową, w nawiasie, trwała ona 4 lata. Pawełek ukończył z wyróżnieniem. Nauczycielka, staruszka, bardzo go lubiła za pobożność i zdolności do nauki. Sama pochodziła z bogatej kupieckiej rodziny.
Oprócz tego, będąc bardzo religijną, często odwiedzała Władykinych i lubiła rozmawiać z Piotrem Nikitowiczem. Kiedy żegnała się z Pawełkiem, odprowadzając go do siedmiolatki, długo trzymała go w ramionach. Później dała mu dużo wskazówek na przyszłość. Wkrótce potem zmarła i była pochowana z czcią przez swoich byłych uczniów. W 1927 roku gospodyni domu zdecydowała się wynająć wierzącym cały dom i Piotr Władykin wraz z rodziną mogli zamieszkać w jego drugiej części. Ich przeprowadzka zbiegła się z pojawieniem się w ich rodzinie córki, Daszy. Piotr Nikitowicz wraz z synem poszli na parodówkę i Pawełek z uczuciem szczególnej radości prawie połowę drogi niósł siostrzyczkę na rękach, mocno przyciskając do siebie w obawie, żeby się gdzieś nie potknąć. Po pamiętnej wyprawie misyjnej bracia znów pojechali odwiedzić wszystkie wsie w okręgu. W kilku miejscach przeprowadzili chrzest i urządzili wieczerze ze wszystkimi wcześniej nawróconymi. Wiele z grup niedawno nawróconych zapragnęło przyłączyć się do społeczności w N, chociaż nabożeństwa organizowali u siebie i dlatego zbór rozrósł się do ponad 100 osób. Chór powiększył się dwukrotnie z powodu nowych, pięknych głosów. Kilku młodych ludzi ze społeczności mołokańskiej wyraziło pragnienie, aby również dołączyć do chóru i społeczność wyraziła na to zgodę. Spośród nowo nawróconych dwoje okazało się wyjątkowo utalentowanymi śpiewakami. Jeden z nich, milicjant, wcześniej śpiewak w prawosławnej cerkwi, dobrze znał nuty i teraz śpiewał basem w chórze. Drugą oryginalną osobowością był właściciel zakładu zajmującego się renowacją odzieży. On także modlił się skruszony, ale swojego pijaństwa nie mógł porzucić. W przeszłości, gdy był w prawosławiu, był zapraszany w szczególnie uroczyste święta do katedry na chór, gdzie jego aksamitny baryton wprawiał w wibracje najbliższe żyrandole. Na święcie żniw, na prośbę obecnych, wykonał dwie pieśni prawosławne. Teraz wypuszczasz sługę swego, władco, w pokoju oraz jak cherubiny. Od głosu śpiewaka drżały szyby w oknach. Później zachwycił wszystkich wykonaniem braterskiej pieśni O droga ojczyzno. Ku wielkiemu rozczarowaniu wiernych ten nietuzinkowy śpiewak nie chciał porzucić swojego starego sposobu życia. Czasami w dni targowe tylko dla popisu potrafił przejść nogami po wyrobach garncarzy, depcząc całą ich kruchą produkcję i wywołując wokół przerażenie. Jednak za chwilę uspokajał handlarzy, wypłacając im pełną należność za zniszczone mienie. Po takim popisie zawsze pojawiał się milicjant. Uprzejmie i bez żadnych protestów szedł z nim pod rękę na posterunek milicji. Prawie zawsze uczepiwszy się gęsiego jeden drugiego, a na końcu za ubranie ojca chodziło za nim czworo jego małych dzieci. Na posterunku brał się za niego komendant i sporządzał kolejny akt. Zalewając się łzami, stary psotnik ze wszystkim się zgadzał i przepraszał. Kończyło się przeważnie tym, że dowcipniś odśpiewał milicjantom jak cherubiny albo coś innego. Później wypędzali go za drzwi i wtedy z zadowolonym obliczem w towarzystwie swoich czworga nieodstępujących go i przerażonych towarzyszy wracał do domu. Wkrótce po wielokrotnych bezskutecznych napomnieniach przestano naszego bohatera dopuszczać do chóru i przestał przychodzić na nabożeństwa. Jego żona się nawróciła i przyjęła chrzest, ale do śmierci się z nim męczyła. Młodzi obdarzeni kaznodzieje z Moskwy zaczęli coraz częściej odwiedzać zbór w N. Spośród nich najbardziej zapisał się w pamięci Seriorza Makarow. Mieszkał w Riazaniu, ale jako kursant kursu biblijnego w Moskwie bywał gościem społeczności w N. Był niewielkiego wzrostu, zawsze w okularach. Przyciągał do siebie uwagę wielu swoją prostotą i mądrą mową oraz przepięknymi kazaniami. Pewnego razu Makarow jechał pociągiem z grupą przyjaciół w celach ewangelizacyjnych. W sąsiednim wagonie nawiązał się gorący spór między jednym z braci a bezbożnikiem, który stojąc po środku wagonu twierdził, że nie ma żadnego Boga, a jeśli jest, to niech go pokażą. Siergiej Makarow, milcząc, podszedł do niego, spojrzał w oczy i przyglądając się mu zaczął chodzić w koło.
Rozmówca, nie odrywając wzroku, ordynarnie rzucił: A ty na co się gapisz? A patrzę, gdzie jest twoje sumienie? Odpowiedział Makarow. A co, po twojemu ja nie mam sumienia? Zbulwersował się bezbożnik. To proszę mi je pokazać, powiedział Makarow. Przestań głupoty gadać, sumienie to nie koszula, żeby je pokazywać, wypalił rozmówca. Jeśli sumienie to nie koszula, to Bóg nie marynarka, żeby ci go pokazywać, odpowiedział mu Makarow, a w wagonie rozległy się brawa. Rozmówca machnął ręką i zrezygnowany usiadł na miejsce. Drugim ulubionym i szanowanym przez wszystkich z moskiewskich gości był brat Bonifacy Michajłowicz Kawalkow. Jego proste i pełne interesujących przykładów z życia kazania poruszały serca słuchaczy, w tym i serce Pawełka, który szczególnie go polubił. Był szanowany w całej rodzinie Władykinych. Razem z Piotrem Nikitowiczem odwiedzał liczne wsie, pełniąc służbę Ewangelii. Wielu ze społeczności w N od niego przyjęło chrzest. Najbardziej pamiętnym w życiu Pawełka zostało spotkanie i znajomość z Michałem Daniłowiczem Timoszenką. Pewnego razu otrzymali telegram, że Timoszenko jedzie do N, by odwiedzić grób ojca, a przy okazji lokalną społeczność, o służbie której wiele słyszał. Zebrano się, by ustalić plan działania i bracia zebrali się do roboty. Ktoś musiał zawiadomić wszystkich o przyjeździe gościa, ktoś musiał powitać go na stacji, a czasu było bardzo mało. Domyślając się, że dorośli mają problem, Pawełek zaczął namawiać ojca, żeby pozwolił mu pobiec odebrać gościa ze stacji. Po uzgodnieniu postanowiono mu pokazać zdjęcie brata i powierzyć mu to zadanie. Ledwo doczekał się do wieczora, a i tak pobiegł na dworzec na długo przed przyjazdem pociągu. Pociągi, wjeżdżając na stację, były jasno oświetlone. Dorożki zapełniły całą dworcową ulicę. Pawełek od poczucia swojej odpowiedzialnej i ważnej misji nie mógł spokojnie iść, ale podskakiwał całą drogę. Po drodze myślał, z której strony podejdzie do brata, jak go przywita, a może i coś powie. Przemknąwszy obok wagonów, wszedł do hali dworcowej. Pomieszczenie było przepełnione mnóstwem wyjeżdżających, odprowadzających i witających. Pawełek pomodlił się i zaczął zastanawiać się, jak i gdzie ma stanąć, aby w tłumie nie przeoczyć gościa. Stwierdził, że najbardziej do tego odpowiednie jest wejście od hali dworca, bo wszyscy muszą tędy przejść, i zajął punkt obserwacyjny. Popłynęły minuty. Strzałki na zegarze prawie się nie ruszały. Dozorca hali spuścił na bloczku ogromną lampę naftową, napełnił ją naftą, poprawił siatkę i wciągnął z powrotem pod sufit, a potem zaczął zamiatać podłogę, rozpychając ludzi. Pociągu wciąż nie było. W końcu zadzwonił dzwon, obwieszczając przybycie długo oczekiwanego pociągu, który właśnie z syczeniem i szumem wjechał na peron. Po minucie lawina ludzi spłynęła z peronu na chwilowo opustoszałą halę i pełna radości ze spotkań ruszyła w stronę wyjścia. Pawełek przyglądał się twarzy każdego przechodzącego obok niego mężczyzny, ale niestety, mężczyźni ci okazywali się albo chudzi, albo niscy, bladzi, jasnowłosi, a wysokiego, przystojnego z ciemnymi włosami nie widział. Czasem chłopiec wybiegał za kimś na ulicę, ale gdy widział błysk papierośnicy, stwierdzał, że to pomyłka. Przechodzili całkiem podobni, ale z papierosem w zębach. Byli też ciekawscy, którzy pytali, na kogo czeka, a on z niecierpliwością odpowiadał: nie na pana. Tłum ludzi, który przelewał się jak wezbrany potok, tak samo szybko się skończył, a brata Timoszenki nie było. W końcu drzwi się zamknęły i hala opustoszała. Jeszcze z rzadka ktoś przechodził, ale to byli obcy. Przegapiłem, zadrżało serce chłopca i łzy rozpaczy napłynęły do oczu. Na kogo czekasz, chłopczyku? Wszyscy już poszli, idź do domu, zagadnął go dozorca, przechodząc przez halę. Pawełek chciał coś powiedzieć, ale kamień stanął mu w gardle. Wycierając łzy, z goryczą myślał, jak wrócić do domu, nie wykonawszy swojego zadania. Ale nagle jakaś silna ręka otworzyła drzwi z peronu i do hali wszedł mężczyzna.
Panie z bratem Timoszenko? Podbiegł i złapawszy się za palto, krzyknął Pawełek. Ja? A ty kto jesteś, braciszku mój, i czemu masz mokro pod oczami? Postawiwszy walizkę na podłodze i lekko się schyliwszy, zapytał chłopca Michał Daniłowicz. Ja jestem Paweł Władykin. Tata i bracia mnie wysłali, żebym brata odebrał. A ja stałem i stałem i widzę, że już nikogo nie ma. I tak mi się smutno zrobiło, że przegapiłem. Aż tu nagle... Pawełek śmiał się szczęśliwy przez jeszcze niewyschnięte łzy i obiema dłońmi mocno ścisnął wyciągniętą rękę brata Timoszenki. A jak mnie poznałeś? Spytał go Michał Daniłowicz. Widziałem brata w gazecie i słyszałem o bracie na cmentarzu, kiedy chowano mojego braciszka obok brata taty. Przechodzili tu różni podobni, ale albo palili, albo byli chudzi, albo blondyni, nie tacy jak brat. A jak brat wszedł, to od razu poznałem. Potrzebna dorożka? Przerwał im wchodzący woźnica, bo wyjeżdżam ostatni. Nie, my mieszkamy niedaleko, pośpiesznie odpowiedział Pawełek. Marszu było faktycznie 6-8 minut, ale za ten czas Pawełek zdążył wszystko opowiedzieć, że mają duży, dobry chór i że jego Pawełka niedawno przenieśli z dyszkantów do altów. Dwa razy już były próby orkiestry strunowej i że on uczy się grać na mandolinie. Latem jeździli po wsiach z Ewangelią i przez ten czas byli u nich goście z Moskwy: Fiedosiejew, Gartwik, Stepin, Dawgaliuk, Kawalkow i Seryoża Makarow. A w Riazjaniu, jak tata tam jeździł, żeby ewangelizować po wsiach, poznał się z Sergiejem Tyrentywiczem Galiowym i ciocią Polą Iwlewną. I jeszcze niedługo będzie wielkie święto żniw i on przygotowuje się do niego. I tylko brata jeszcze nie było, a teraz brat przyjechał. I wyłożył gościowi wszystko, co miał na duszy. Brat Timoszenko niedługo u nich zagościł. Wieczorem po długiej rozmowie z braćmi poszedł nocować do swoich krewnych Mołokan. W rozmowie z braćmi wiele opowiadał o strukturze kościoła, porządku na zgromadzeniach, o chórze, o młodzieży, o nowościach w całym bractwie, że w Pietrogradzie, który przemianowano na Leningrad, pojawili się ewangelicy i że prowadzi ich Iwan Stepanowicz Prochanow. Baptyści mają z nimi poważne rozbieżności co do nauki, ale trzeba ich traktować z szacunkiem. Opowiedział o Własowych mieszkających pod Moskwą i że Nadia wyszła za mąż, że na Kaukazie zabili brata Kandelaki prosto na drodze. Przedstawicielem baptystów jest teraz Paweł Wasiliewicz Pawłow. Ma prawo chodzić na Kreml, by wstawiać się za swoimi społecznościami. A najbardziej nieprzyjemne, że między wierzącymi pojawił się niejaki Iwanuszka Kałaskow, który modli się na językach i prorokuje. Trzeba się go wystrzegać, to wilk w owczej skórze. Brat wyjaśnił dokładnie istotę tego zwiedzenia. Następnego dnia Timoszenko odwiedził na cmentarzu mogiły swoich krewnych, a pod wieczór na zgromadzenie zjechało się wielu gości z wiosek. Nabożeństwo odbyło się w wielkiej radości i błogosławieństwie. Wcześnie rano odprowadzili brata w drogę powrotną i z radosnymi i wielkimi nadziejami na przyszłość. Wkrótce po wyjeździe gościa, w czasie niedzielnego nabożeństwa do sali weszło i zajęło miejsce na ławce troje gości. Jednym był mężczyzna, otyły z dużym brzuchem, w drogim garniturze, lat około 35. Po obu jego stronach usiadły młode kobiety, nakryte jednakowymi białymi kasynkami. Mężczyzna zwracał na siebie uwagę tym, że jakoś nienormalnie rozszerzając oczy, długo wpatrywał się w sufit i poruszał przy tym ustami, a jego towarzyszki naśladowały go. Po końcowym słowie wszyscy skłonili się na kolana do modlitwy. Nagle, przerywając czyjąś modlitwę, głośno i niezrozumiałym potokiem sylab mężczyzna krzyknął: Taf, tafarakumi! Jego towarzyski wtórowały mu dzikim piskiem i bełkotem. Całe zgromadzenie zamilkło zszokowane. Niezdecydowani nie wiedzieli, co robić, a dźwięki stawały się głośniejsze i częstsze. Na ustach u mężczyzny pojawiła się piana. Przerażenie ścisnęło serca obecnych. Piotr Nikitowicz wstał z kolan i głośno oznajmił wszystkim zebranym: Bracia i siostry, to diabeł się modli. Niech nikt nie mówi amen.
Goście niezwłocznie przerwali bełkot i razem ze wszystkimi wstali. Kobiety asystentki zaczęły chusteczkami wycierać gruby pot, który wystąpił na twarzy mężczyzny. Ten pobladły potrząsał w powietrzu rękoma i gniewnym tonem zaczął wyrzucać, że ośmielono się tutaj zbluźnić duchowi i przerwać proroctwo. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa uspokój się ty i twój duch. Rozkazująco przerwał mu Władykin i fałszywy prorok jak wór opadł na ławkę. Przyjmij chwałę i dziękczynienie, Synu Boży, za Twoją miłość. Za nasz grzech Ty poniosłeś mękę, za nas przelałaś swą krew. Dźwięczny i głośny śpiew zagłuszył głosy gości próbujących protestować. Po zakończeniu modlitwy i ogłoszeniach Piotr Nikitowicz natychmiast poprosił gości do siebie i przeszedłszy przez korytarz weszli do pokoju Władykinych. Przy stole mężczyzna się przedstawił. Brat Iwanuszka Kałaskow, ochrzczony duchem i jakoby obdarzony wieloma cudownymi darami, a obie kobiety prorokinie z polecenia ducha towarzyszą bratu w jego misji. Piotr Nikitowicz oznajmił im bardzo uprzejmie, że teraz mogą wyjaśnić swoje nauki i swobodnie prorokować, a w zgromadzeniu nie można naruszać porządku. Kobiety poprosiły o miskę z wodą i zaczęły gorliwie myć nogi swojemu bratu Iwanuszce. Później w obecności wszystkich domowników upadły na kolana i zaczęły powtarzać to samo co w zgromadzeniu, tylko bardziej powściągliwie. Rodzina Władykinych stojąc z boku milcząco obserwowała ich ruchy i słowa, aż w końcu mokrzy od potu i wyczerpani siedli przy stole. Piotr Nikitowicz zaprosił wszystkich do modlitwy i krótko poprosił Pana, żeby Boża łaska chroniła jego rodzinę od wszelkiego obcego wpływu i napełniła mądrością z Ducha Świętego w mającej odbyć się rozmowie. Pawełek uważnie słuchał i obserwował wszystkie działania kałaskowców, jak ich wtedy nazwali, i przypomniał sobie rozmowę z bratem Timoszenką, jak ich w samą porę i szczegółowo uprzedził o wszystkim. Serce chłopca czuło, że goście nie są wprowadzeni przez Ducha Świętego, ale przez duchy demoniczne. Widząc nienormalne zachowanie obu kobiet ze swoim bratem, Pawełek stwierdził, że to nie mogą być porządni chrześcijanie. Goście próbowali się z nim zaprzyjaźnić, miło się do niego zwracając, ale Pawełek nie mógł przezwyciężyć dużego dystansu do nich. Piotr Nikitowicz w spokojny i prosty sposób, znajdując praktyczne przykłady w Biblii, udowodnił swoim rozmówcom, że są zwiedzeni. Pozbawieni argumentów, przycichli i jedli milcząc. Pewność w zbawienie darowane w Jezusie Chrystusie i jasny sposób działania Ducha Świętego oraz zapewnienie ich, że nie są prowadzeni przez Ducha Świętego, ale przez obcego ducha, sprawiło, że zwiesili głowy i zaczęli się zbierać do wyjazdu. W końcu goście wyszli i więcej nikt o nich w okolicy nie słyszał. Jesienią w całym Bractwie Baptystów było ogłoszone, że święto żniw będą organizować w wolnych dniach września. Bracia, zbierając się w swoich rejonach, umówili się, żeby świętować w różnych terminach, tak żeby jedni mogli być w gościnie u drugich. W najbliższym sąsiedztwie N była społeczność w mieście E, i tam święto miało się odbyć w połowie września. Na ich zaproszenie pojechała połowa chóru i bracia głoszący. Do zgromadzenia społeczność w E wynajmowała duży lokal po byłej kawiarni na głównym placu miasta. Mogło się tam pomieścić 300-400 osób. Na piętrze był duży pokój przystosowany do przyjmowania gości. W sobotę przybyło dużo gości z okolicznych wiosek i fabrycznych osad. Wieczorne zgromadzenie odbyło się w radosnym i błogosławionym nastroju. Po zgromadzeniu, dużo po północy, goście zapoznawali się ze sobą, młodzież wspólnie śpiewała, deklamowała różne teksty, rozwieszała na ścianach wersety ze Słowa Bożego i przystrajano stoły płodami z tegorocznych zbiorów. Święto było bardzo uroczyste i z mnóstwem gości. Przyjezdni z wiosek po raz pierwszy widzieli taką ilość zebranych wierzących. Chóry śpiewały i oddzielnie i razem. W czasie zgromadzenia i w trakcie poczęstunku, który po nim nastąpił, deklamowane były wiersze i opowieści.
Pawełek opowiedział najpierw wiersz Kapitan Bob Żukowskiego, czym wzruszył wielu obecnych. Uroczystość zakończyła się późno. Wszyscy byli szczęśliwi i wdzięczni Bogu za nowe uczucia, którymi Bóg połączył ludzi w jedną rodzinę. Paweł bardzo lubił brata Aleksieja Grigorywicza za jego wesołe spojrzenie i miły uśmiech oraz dobre i głośne kazania. Niestety, mało z nich rozumiał i sam kaznodzieja pozostał dla niego wysokim i niedostępnym. W mieście E znalazł też przyjaciół od serca, choć smutno mu było z tego powodu, że z wierzących rodzin bardzo niewiele dzieci przychodziło na nabożeństwa. Kto to? Skąd on? Cicho pytali się nawzajem wchodzący na zgromadzenie, widząc siedzącego w kącie człowieka. Mężczyzna lat około 45, w ręcznie tkanej odzieży, z bosymi nogami, surowym wyrazem twarzy i długimi do ramion czarnymi włosami, siedział milcząc, obserwując spojrzeniem spod gęstych brwi każdego wchodzącego. Do sali wszedł z Biblią w rękach Piotr Nikitowicz Władykin. Rozejrzawszy się wokoło, skierował się prosto do nieznajomego. — Dzień dobry, Iwanie Michajłowiczu — zwrócił się do niego. — Po co tu przyszedłeś? — Nie mogę już, Piotrze Nikitowiczu. Nie mogę znaleźć spokoju. Przyszedłem tutaj, żeby dusza odpoczęła — odpowiedział, wstrygnąwszy się głosem jak z zagrobu i wstał na powitanie Piotra Nikitowicza. — Pokój znajdziesz tylko u Chrystusa i ty wiesz o tym. — No cóż, jeśli będziesz spokojnie siedzieć, to siedź — odpowiedział mu Piotr Nikitowicz. Całe zgromadzenie nieznajomy przesiedział spokojnie, prawie bez ruchu, tylko z rzadka wzdychając na modlitwie wstał, a w czasie śpiewu dało się zauważyć jego wzruszenie. Iwan Michajłowicz od młodych lat zajmował się czarną magią i wielu zadziwiał swoimi czarami. Był ziomkiem łuszy, to znaczy mieszkał we wsi, która znajdowała się w sąsiedztwie Pocinek. Z Piotrem Nikitowiczem poznali się w mieście, gdzie Iwan Michajłowicz uleczył ból zęba u przechodzącego żołnierza. Zobaczywszy to, Władykin rozpoczął rozmowę z czarodziejem, w czasie której otworzył się przed Piotrem Nikitowiczem i wyznał, że bardzo cierpi duchowo i nigdzie nie może znaleźć pokoju. Dlatego usłyszawszy, że w domu Władykinych odbywają się zgromadzenia, przyszedł tu. Po nabożeństwie Władykin dowiedział się, że Iwan Michajłowicz nie ma gdzie przenocować. Zaprosił go do siebie, choć Łusza z Pawełkiem na początku się go bali. Kiedy jednak gość po kolacji i rozmowie zupełnie się uspokoił i wyznał, że tutaj jego dusza odpoczywa, to po wspólnej modlitwie położyli się spać. Rano w czasie śniadania gość z radością powiedział, że jak nigdy spokojnie przespał całą noc i poprosił, czy nie mógłby u nich się na trochę zatrzymać. Piotr nie miał nic przeciwko. Spytał go o samopoczucie. Iwan Michajłowicz odpowiedział: Piotrze Nikitowiczu, czuję się u was jak dziecko, zupełnie wolny. To dlatego, że tu czuć łaskę. Jednak już na drugi dzień zaczął przejawiać niepokój i zaczął się zbierać w drogę. Gdzie się już wybierasz? Odpocznij sobie jeszcze, zaproponował mu Piotr Nikitowicz. Nie mogę, mój pan mnie goni stąd, bo tu jest bezsilny. Pójdę, odpowiedział gość. Nie słuchaj go, mieszkaj u nas, przekonywał Piotr. Nie mogę, nie mam siły, goni mnie. Dziękuję wam. Ze smutkiem odpowiedział i wyszedł na dwór. Po jakimś czasie wrócił i prosił Władykina: Zrobię sobie żelazny krzyż z pasami i przywiążę do pleców, a ty mnie zakop w studni, tylko rurkę zostaw do oddychania. Może się go pozbędę. Nie, Iwanie Michajłowiczu. Tylko krzyż Jezusa Chrystusa cię zbawi, a jego krew oczyści cię i uwolni. Wyznaj swoje grzechy i pokutuj, a będziesz zbawiony. Nie mogę. Mój pan nie pozwala, odrzekł nieszczęśnik. Wkrótce znikł bez śladu i nikt go więcej nie widział. Wielka była tragedia tego zgubionego człowieka. Łatwiej jest znosić fizyczne cierpienia niż duchowe, niekończące się piekielne męki i przy tym nie mieć żadnej nadziei na ratunek. Jednakże działania diabła i jego sług
nie wpływają na tych, którzy są uświęceni przez Boga i poświęceni dla Niego jako własność. Oto dlaczego tak ważne jest dla każdego chrześcijanina uświęcone życie. Największym szczęściem jest osiągnąć pokój z Bogiem, a droga do tego jest otwarta przez posłuszeństwo Chrystusowi. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocząć i znajdziecie pokój dla dusz waszych. Mateusza 11:28-29. Lata nauki w siedmiolatce były dla Pawełka przełomowymi w jego rozwoju duchowym. Jeśli do piątej klasy uczył się, bo wszyscy się uczyli i tak było trzeba, to od piątej klasy uczył się chętnie i z rosnącym zainteresowaniem i pragnieniem zdobywania wiedzy. Siedmiolatka miała tą przewagę nad innymi szkołami, że będąc przekształcona ze starego gimnazjum, zachowała całą kadrę nauczycielską i sprzęt naukowy. Bóg obdarzył Pawełka dużymi zdolnościami w nauce. Wszelką wiedzę dosłownie wchłaniał i to bez specjalnego wysiłku. Zawsze miał mnóstwo pytań do wykładowców. Szczególnie dbał o notatki w zeszytach i zawsze starał się robić je starannie i ładnie. Szczególnie podobało mu się robić artystyczne rysunki na fizyce, chemii, botanice i zoologii. Ze szczególnym upodobaniem robił rysunki w albumach dziewcząt i dlatego wciąż nie mógł się od nich opędzić. Przy tym oczywiście pamiętał, że wszystkie zdolności otrzymał od Boga, dlatego otwarcie dziękował mu za nie i kochał Boga całym sercem. W szkole Paweł nie wstydził się zupełnie swojej wiary, tym bardziej, że jeszcze większość z rodziców uczniów uważała się za prawosławnych. Ale i tak przyszło mu stoczyć bitwę, którą dzięki Bogu wygrał. Zdarzyło się to na lekcji śpiewu. Wykładowca rozpoczął uczyć nut, do czego Paweł z łatwością się zabrał, gdyż już wcześniej w chórze miał z nimi do czynienia. Wkrótce zaczęli naukę pieśni narodowych i rewolucyjnych. I tu właśnie nastąpiło zderzenie. Kiedy wykładowca zaczął uczyć klasę pieśni, Paweł na głos powiedział: ja się nie będę uczył tej pieśni, bo nie będę przysparzał rozrywki diabłu. Jeśli pan chce, to mogę zaśpiewać chrześcijańską pieśń. Nauczyciel był oszołomiony taką odpowiedzią. Na oczach wszystkich to bladł, to czerwieniał. Nie wiedział, jak ma z chłopcem postąpić. Po chwili milczenia zwolnił go z lekcji. Następnego dnia ojciec spytał go o to, co zaszło na lekcji. I nie skarcił go, ale zachęcił, by następnym razem był rozsądniejszy i wyjaśnił sprawę z nauczycielem na osobności. Później Pawełek się dowiedział, że nauczyciel śpiewu był zięciem regenta z ich chóru i mieszkał z nim pod jednym dachem. Szczególnie znaczące dla Pawła było to, że nauczyciel był jeszcze regentem w chórze cerkiewnym. Tak Paweł stał się oskarżycielem swojego wykładowcy. Jednak ten nie robił mu problemów i na egzaminie dał celującą ocenę. Po tym zdarzeniu Paweł musiał się zmierzyć z poważniejszym zadaniem, z którym nie poradziłby sobie, gdyby Bóg mu nie pomógł. Wśród jego albumowych klientek była jego koleżanka z klasy, córka kupca, który był właścicielem karczmy i kawiarni dla bogatych ludzi. Dziewczyna była skromna i o miłym sposobie bycia, z ładną twarzą. W stosunku do Pawła była szczególnie miła. Przynosiła na obiad do szkoły różne przysmaki, które normalnie Paweł mógł oglądać tylko na witrynach sklepów. Zawsze się z nim dzieliła. Paweł spotykał dużo dziewcząt w zgromadzeniu, w domach wierzących. Z wieloma dobrze się znał, razem śpiewali w chórze. Ale takiej głębokiej sympatii, jaką wywoływała w nim córka kupca, jeszcze nigdy nie czuł. Wpisywał w jej albumy nie jeden wiersz Lermontowa, Puszkina, a i trochę swoich. Wszystko to jeszcze wzmagało nowe uczucie. Miał ochotę spotkać się z nią na osobności i powiedzieć wiele rzeczy, o których sam jeszcze nie miał pojęcia. 14-letni Pawełek nagle wyrósł i uspokoił się. W klasie też to zauważono i tajemnica ich serc, niewyrażona jeszcze słowami, znalazła się wypisana wielkimi literami na klasowej tablicy: Pawełek plus wiera. Pawełek odkrył ten figiel prawie na gorącym uczynku. Wychodząc z klasy na przerwę razem z Wierą, byli prawie ostatni.
Zamykając za sobą szklane drzwi, machinalnie obejrzał się na tablicę. Za nią mignęła mu kasynka z niebieską kokardą, a na dole przebiegły do okna różowe pantofelki. Pawełek, podejrzewając coś niedobrego, otworzył drzwi i wbiegł do klasy. Tablica klasowa, która obracała się wokół własnej osi, była z przodu zapisana wzorami z dopiero co zakończonej lekcji matematyki. Na następną lekcję powinni ją obrócić czystą stroną. Paweł złapał za tablicę i odwróciwszy ujrzał kompromitujący napis. Za szafą przy oknie ktoś zachichotał cieniutkim głosikiem. Nie oglądając się, Paweł zaczął usilnie wycierać napis, ale sucha ściereczka nie chciała wcale go usunąć i ku jego zgrozie litery było wciąż widać. Próbował plunąć na tablicę, ale z przejęcia zaschło mu w ustach. Udało mu się zetrzeć tylko pierwsze dwie litery. Chichot za szafą powtórzył się nieco głośniej. Z oburzeniem ruszył za szafę i odkrył winowajcę. To była dziewczynka, której całkiem niedawno wpisywał wiersze do albumu. Stała, starając się ukryć twarz, odwrócona do okna z opuszczonymi oczami. — Jak ci nie wstyd! — wykrzyknął jej w plecy, pokrywając się rumieńcem. — To nie ja! — odpowiedziała psotnica, podnosząc zawstydzone oczy. Ale niestety, brudne od pyłu palce prawej dłoni i pobrudzony koniuszek nosa na zaczerwienionej twarzy mówiły coś innego. Paweł porywczo złapał ją za prawą rękę i podniósł, pokazując na ślady pyłu. Chciał jej udowodnić kłamstwo, ale zobaczył w szeroko otwartych oczach napływające łzy. Ktoś bardziej dorosły bezbłędnie odczytałby w nich wyjaśnienie jej żarciku. To była zazdrość, tak samo dziecinna jak i miłość, ale Pawełek wtedy tego nie rozumiał. Wytrzyj sobie nos, bo się będą śmiać. Powiedział protekcjonalnie, ale już bez złości i szybko wyszedł z klasy. Po zakończeniu roku szkolnego z nieoczekiwanym dla siebie smutkiem Pawełek stwierdził, że przecież teraz przez całe wakacje nie będzie się widział z Wierą i zastanawiał się, jak temu zaradzić. Zwierzył się ze swoich zmartwień swojemu szkolnemu koledze Wiktorowi, a ten od razu znalazł wyjście. Idź do kawiarni, tam na pewno ją spotkasz. Ale tutaj oczekiwały Pawełka duże nieprzyjemności. Okazało się, że szkolne sekrety doszły do rodziców Wiery. Spotkali pewnego razu na ulicy Łusze i matka Wiery opowiedziała jej o relacjach jej córki z Pawełkiem i oznajmiła jej, że córka jest z bogatej rodziny i że nie życzy sobie, by taki biedny chłopak kręcił się koło niej, bo to dla nich wstyd. Podejrzewając, że syn jej nie zrozumie, Łusza postanowiła wykorzystać przyjazd bardzo szanowanego i lubianego w społeczności brata Fiedosiejewa. Pawełek bardzo lubił jego kazania i śpiew i był bardzo szczęśliwy, gdy się dowiedział, że brat wybiera się do nich w odwiedziny i będzie u nich cały wieczór. Jak tylko Pawełek wszedł do pokoju, Nikołaj Georgiejewicz zawołał go, objął i jak zawsze zaczął wypytywać o życie. Jednakże Pawełek wyczuł w jego głosie, że coś jest nie tak. I to coś nie tak zakłuło jego serce jeszcze bardziej niż napis na szkolnej tablicy. Pawełku, słyszałem, że polubiłeś się w szkole z jakąś dziewczyną. Piszesz jej wiersze w albumie, a wiersze światowe. A dziewczyna ze świata. Prawda to? Pytanie było takie niespodziewane, że Pawełek całkiem oniemiał. Poczuł w swoim sercu ugryzienie sumienia, wstyd i strach, że okazał się w przyjaźni ze światem. Dlaczego się wplątał w tą przyjaźń? Przypomniał sobie, jak pierwszy raz wpisywał jakieś strofy w album dziewczynki z klasy, a później jedna za drugą przychodziły do niego ze swoimi albumami. Przypomniało mu się też to uczucie, jakiego doznał, gdy zobaczył napis na tablicy. Na pewno o tym już wie Nikołaj Grigorijewicz i czeka, co mu odpowie. Jednak jak fala przebiegła inna myśl. A co w tym złego? Serce jakby się uspokoiło, a łzy w oczach wyschły. No ale ja nic takiego. Niespodziewanie ochrypłym głosem odpowiedział Paweł, sam nie wiedząc dokładnie, co to nic takiego ma znaczyć. Dziecko drogie, zaczął uprzejmie Nikołaj Grigorijewicz. A posłuchaj, co mówi Słowo Boże. Nie miłujcie tego świata, ani tego, co jest w świecie.
Kto miłuje świat, w tym nie ma miłości Ojca. Kiedy kusiciel podszedł do Ciebie w osobie nauczyciela śpiewu, to od razu mu powiedziałeś: nie będę się uczył światowych piosenek, bo nie będę robił diabłu rozrywki. Tutaj go pokonałeś. Ale kiedy przyszedł do Ciebie z twarzą ładnej dziewczyny, z modną kokardą we włosach, to te światowe teksty sam wpisywałeś w albumy. Dla kogo to było rozrywką? Oprócz tego jeszcze jesteś młody, jeszcze umysł Twój nieokrzepły, a dziewczyna przecież jest niewierząca. Czy chcesz Jezusa zamienić na nią? W jednym sercu obydwoje się nie zmieszczą. Nawet mama mówi, że przestałeś się modlić na nabożeństwach i wierszy nowych nie recytujesz. A przecież tyle osób z radością słuchało, jak gorąco opowiadasz wiersze i jak śpiewasz. Twoje miasto nie tutaj, wśród martwej pustyni. Pomódlmy się i prośmy Boga o przebaczenie i żeby Jezus znów był dla Ciebie droższy od wszystkiego. Łzy wytrysnęły z oczu Pawełka i w serdecznej, szczerej modlitwie przyznał się Panu, że kusiciel omotał go. Prosił o przebaczenie i o siły, by przezwyciężyć świat. Po modlitwie chłopiec odetchnął z ulgą i cały ten dzień spędził w radości. Jednakże jeszcze jeden dowód był potrzebny, by Pawełek ostatecznie zgodził się z dorosłymi. W czwartek, w dzień targowy, Wiktor wyciągnął Pawła na bazar, a tam zaproponował, by wejść do bogatej kawiarni. Długo i ciężko walczył Pawełek z tym pokuszeniem, ale nie dał rady. Weszli razem z Wiktorem po drewnianych schodach na piętro kawiarni. Widok, który zobaczył Pawełek, był wstrząsający. Cała sala była sina od dymu tytoniowego. Na podwyższeniu grali muzycy, rozweselając klientelę. Półnagie kobiety lawirowały na parkiecie w objęciach mężczyzn. Nagle pokazała się skądś, trzepocząc jak motyl w takt muzyki, dziewczynka w króciutkiej niebieskiej sukience z tacą wypełnioną trunkami. Pawełek z kolegą zamarli, jak wrośnięci w ziemię przy barierce schodów. Nie miłujcie świata ani tego, co na świecie, przemknęło gdzieś przez głowę na widok tego sodomskiego obrazu. Kiedy motylek podleciał do nich, Pawełek z przerażeniem rozpoznał Wierę. Po co tu przyszliście? Uciekajcie stąd, póki matka nie widziała. Mi się za ciebie nieźle oberwało na dniach. Wyjdźcie stąd natychmiast, bardzo was proszę, prosiła całkowicie zmieniona Wiera. My jesteśmy tu pierwszy raz, a ty tu się cały czas kręcisz, wypalił towarzysz Pawła. Patrząc w wystraszone oczy dziewczyny, Paweł westchnął, później się odwrócił i powoli zeszli po drewnianych schodach na dół, na ulicę. Orkiestra odprowadziła ich wesołą muzyką, która nie po dziecinnemu mocno ukuła serce chłopca. Zupełnie do siebie nie pasowali. Dziewczyna z bogatej rodziny, a on z biednej. Jeśli Paweł nie pojął tego ze słów matki, to dzisiaj zrozumiał to dobitnie. Jeszcze raz przyszło się Pawłowi spotkać z Wierą w zupełnie innych okolicznościach. Już nie czuł w sercu urazy. Przez półtora roku, które upłynęło od tamtego czasu, wiele się zmieniło w N. Ognisty szkwał rozrzucił wiele ze znajomych Pawłowi rodzin, z których dziećmi spędzał dzieciństwo. W tym czasie Paweł już samodzielnie zarabiał na budowie 20 km od miasta i pomagał matce. Po przyjeździe do rodzinnego miasta Paweł szedł w odświętnym garniturze po ulicach i handlowych pasażach, przyglądając się znajomym wystawom w sklepach i na straganach. Ale niestety, w najlepszym wypadku były one zabite deskami, a większość ziało ciemnymi otworami rozdziawionych okien i drzwi. Paweł przypomniał sobie, że wszystkie prywatne zakłady były zamknięte, a kupców, jak się mówiło w mieście, wywieźli gdzieś. Przypomniała mu się Wiera. Co z nią? Ciekawość skierowała go w stronę kawiarni. Paweł przeszedł przez skwer i usiadł na ławce tyłem do kawiarni. Wśród nielicznych przechodniów w stronę skweru skierowała się dziewczyna i pośpiesznie szła ścieżką. Jej twarz zdawała się być zatroskana. Jej brudna, połatana sukienka, bose nogi i butelka oleju w ręku świadczyły o skrajnym ubóstwie. Kiedy zrównała się z Pawłem, przypatrzył się jej uważnie i nieoczekiwanie sam dla siebie powiedział półgłosem:
Czy to ty, Wiera? Paweł? Krzyknęła. Chwila wahania. Przed nią stał przystojny, ubrany w dobry garnitur, ten sam Paweł z biednej rodziny, który ponad rok temu był zwykłym chłopcem z biednej rodziny w pogniecionej koszuli, którego przegnała z kawiarni. Usiądź tu, co tak patrzysz na mnie? Co się z tobą stało? Dokąd się tak śpieszysz? Złapawszy ją za rękę, posadził obok siebie zakłopotaną dziewczynę. Zdecydowanie wyswobodziła swoją rękę z jego dłoni. Po długim milczeniu, wytarłszy oczy z krawkiem chusteczki, zaczęła opowiadać. Jeszcze w zeszłym roku przyjechał nocą jakiś samochód i wsadzili do niego ojca, matkę i całe rodzeństwo. I do tej pory nie wiem, co się z nimi stało. Byłam tego dnia u mojej dalszej krewnej, kiedy przybiegli i powiedzieli nam o tym nieszczęściu. Ciocia pobiegła do naszego domu, ale był zamknięty, a później wszystko z niego wywieźli. Nawet jednej szmatki z niego nie zabrałam. Cały rok nie wychodziłam na ulicę i do tej pory boję się spytać kogokolwiek o rodziców. Mieszkam u cioci w nędzy. Piorę bieliznę i żyjemy z tego, co nam dadzą. Ciocia jest chora i ciągle kłóci się ze mną. Czasami jesteśmy najedzone, a czasami głodne kładziemy się spać. Do pracy nigdzie nie biorą. Oczami pełnymi łez Wiera spojrzała na Pawła. Pierwszy raz spotkała się z człowiekiem, któremu mogła się wyżalić. Pawłowi przypomniały się słowa z kazania. Biada wam bogacze, bo już odebraliście swoją zapłatę. Łukasza 6,24 i nie zbierajcie sobie skarbów na ziemi. Mateusza 6,19. Wielkie współczucie napełniło serce Pawła. Tak chciał jej pomóc, ale oprócz dwóch rubli znalezionych w kieszeni i współczucia, nic jej nie mógł dać. Pracował w fabryce, gdzie miał zamiar załatwić pracę dla Wiery, ale nic z tego nie wyszło, bo od tej pory już nigdy jej nie spotkał. Tylko Bóg wie, dokąd zaprowadziły ją koleje losu. W rozwoju osobowości Pawła wielką rolę odegrała jego miłość do książek, a dostęp do nich trafił mu się zupełnie nieoczekiwanie. Pewnego razu wieczorem, przechodząc razem z kolegą główną ulicą miasta, zauważyli przez okno jasno oświetlone pomieszczenie biblioteki publicznej. Takie mnóstwo książek na półkach i stelażach Paweł widział po raz pierwszy w życiu. Obaj mieli do książek wielki pociąg i nie myśląc długo weszli do środka. Ich uwagę przykuła gablota z cennymi wolumenami w złotych oprawach. Paweł był tak zafascynowany książkami, że nie zauważył nawet, jak podeszła do nich energiczna dziewczyna i spytała, czy nie mają ochoty pomóc w katalogowaniu książek. Chłopcy chętnie się zgodzili i poczuli się szczęśliwi, kiedy uzyskali dostęp do stosów nowych, pachnących farbą książek. Pod wieczór spotkali się z kierownikiem biblioteki i przypadli sobie nawzajem do gustu. I tak młodzi miłośnicy literatury zgodzili się przychodzić co wieczór. Po tygodniu nadano im tytuł przyjaciela książki i w ten sposób otworzyło się dla nich wejście do samego serca biblioteki, do pokoju technicznego. Wkrótce potem mieli się zająć na poważnie przepływem książek w całej bibliotece, a co za tym idzie, zyskali dostęp do największych jej skarbów. Dzięki sumiennej i niestrudzonej pracy z książkami Paweł zyskał sympatię kierownika i dwóch pracownic oraz wspaniałego dziadka Nikity. Dziadek Nikita pracował wcześniej jako konstruktor w fabryce i należał do starej inteligencji, ale teraz u schyłku lat był starym bywalcem i dobrym przyjacielem tak czytelników, jak i pracowników biblioteki. Od tej pory Paweł zaczął pochłaniać książki jedna za drugą, preferując te rekomendowane przez dziadka Nikitę. W domu na początku byli zadowoleni, że Paweł przestał znikać na ulicy, ale siedział godzinami w domu z książką w ręku. Jednak wkrótce Usza zaczęła się martwić o syna, bo przesiadywał nad książkami do późnej nocy. Zdawało się jednak, że takiej pasji już nic nie zahamuje. Paweł miał 14 lat, kiedy z całą pasją oddał się czytaniu. To pomogło mu skończyć siedmiolatkę z wyróżnieniem. W nawiasie, w latach 20. to znaczyło średnie wykształcenie. Znacznie posunąć się w rozwoju osobistym i w następstwie odegrało to znaczną rolę tak w pracy, jak i w Bożym dziele.
Pewnego razu Paweł spytał Nikołaja Georgiewicza, jak ma postępować z książkami. Brat odpowiedział: komuś innemu bym tak nie powiedział, ale tobie powiem. Wszystko sprawdzaj, dobrego się trzymaj. Gorąca, nieobłudna miłość do Boga i szczera wiara w Niego pomogły Pawłowi w mnóstwie przeczytanych książek znajdować drogocenne klejnoty prawdy. Literatura pomogła mu się uformować jako człowiekowi, a Ewangelia Jezusa Chrystusa nadała mu oblicze prawdziwego chrześcijanina i stała się dla niego miarą w każdej dziedzinie poznawania życia. Ojciec nieraz miał zamiar zabrać syna ze szkoły i przyuczać go do swojego rzemiosła, ale Usza słusznie sprzeciwiała się mężowi. Pietia, nie w naszym, ale w swoim wieku przyjdzie mu żyć. Jeśli Bóg daje mu zdolności i rozum, to nie przeszkadzaj, niech się uczy.